Witam, witam. Dzień dobry, majstry. Witam, witam serdecznie. Pomalutku zaczynamy. Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry. Niby wtorek, a jednak... Znaczy niby poniedziałek, a jednak wtorek, nie? Cześć, Kapi, Mirek, Miko, Rurex, Marcel, Halewa, Kacper, Michu, Tok, Kuba, Pieseł, Darki, Wilm... Michku. Witam, witam. Cześć, Kupson. Antoś, Ouchi, Tofifi, Iwanowski, Jendoni. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Dominik, Rafał, Wojciech. Dobry wieczór, załoga. Cześć, The Matrix. Witam, Kamil, siemanko, Michku. Jeszcze raz, Aleksandra, witam, Paweł. Salut, salut. Jak się macie, jak tam zleciało? Cześć, Gabi Gains, dzień dobry, dzień dobry. Witam. No dzisiaj też tak wyjątkowo wcześniej. W ogóle u was też tak ciemno, szaroburo od rana. Cześć, Beksiu. Nie wiem, mistrzu, nie pytaj mnie. Nie mam pojęcia, co to może być. Witam ekipę. Cześć. Jak tam? Jak tam zdrówko, samopoczucie u was? Z tym Need for Speedem dalej nic. Kurde, powiem wam, że teraz w ogóle miał być live z Need for Speeda, bo kupiłem. Ale kupiłem Need for Speeda w ramach tego Origin Accessa za 60 zł. Odpalam sobie Need for Speeda. Odpalam sobie Need for Speeda. Jest czarny ekran, co nie? I... I działa? O, panie drogi, działa! Ty, działa! Ej, działa! Odpaliło. Bo, czemu? A, dlaczego mi to z OBS-em działa, a poza OBS-em w ogóle miałem małe okienko i to nie chciało śmigać? Chłop, co robi? O kurde, to elegancko. Ale to i tak, czy... Jezus, czekajcie. No działa, no odpalił skubany, tylko nie chcę teraz puszczać, bo tam jest muzyka z prawami. Ale wcześniej w ogóle, poza live'em, odpaliłem, to mi się pokazało takie małe okienko, ono za chwilę znikało i Origin mi się odpalał. Od zera do zera, albo od zera do biedaka, cześć Patol. To dobra, to sobie pogramy, ale to nie, to sobie pogramy teraz farminga troszkę, a potem sobie Need for Speeda odpalimy na osobnym live'ie. Jak to rzeczywiście działa, no dobra, dobra, super. Ale ciekawe, ciekawe czy jak wyłączę OBS-a to też będzie działać. Cześć, cześć Bubi, cześć Bartek. No bo powiem wam, że męczyłem się i kurde już dałem, różne rzeczy próbowałem. I pojawiało się okienko małe i znikało. O 18.30 lecisz na trening. Spoko, spoko. Nie, nie, Marcelku, na razie nie ma co robić i tak. Na L4, Kamilu, jesteś? Zdrowie szwankuje. Cześć, Il Dragon, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, ale kurde, zdziwiłem się strasznie, że to odpaliło. Teraz pytanie, czemu to się tak dzieje, ale dobra. To potem będziemy myśleć. Ciekawe, czy to na włączonym OBS-ie działa, czy nie. Dziwna sytuacja, te komputery wiecznie zaskakują mnie. Dobra, to lecimy na razie farminga, pogramy sobie farminga, już nie będę zmieniał tytułu. Cześć, Invicta. Danio, jasne, że tak. Zależy, czy lubisz klimaty. Zależy, czy lubisz coś takiego. Witam wszystkich jeszcze raz. Cześć, cześć. 17.16. Troszkę sobie pogramy. Dzisiaj jesteśmy na mapie Wola, czekajcie. Zabierzowska. Tak? Wola Zabierzowska. Albo Zbierzowska.
Zabierzowska. Wola Zabierzowska. Mapka jest dostępna na ModHubie. Z klimatem polskim, ale zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Ile macie pól? Witam, SpeedX. Cześć. Witam, Jasiu. Fajny wzór na telefon. Wiem. Taki kwadracik. Przyjdziesz, możesz mi ten rozblokować, SMS-y poczytać. Zobaczcie, ile tu jest pól. A no tak, Beksiu, bo ja tego Need for Speeda muszę z wami grać. Tak, tutaj właśnie parę osób poleciło tą mapkę. Kupiliśmy dedyka i wygraliśmy tą mapkę na dedyka. I ogólnie są tutaj trzy farmy. Tutaj z opakami gramy, z Piesałem, z Darkiem i z niejakim Gitim. Cześć, Majlarz, witam. I tak, tutaj Pieseł ma farmę na dole. Ja mam farmę tutaj, a Darek ma tutaj. I tak z grubsza może pokażę, jak to wygląda ta farma. Tutaj mamy domek. Cześć Nowak, witam. Cześć Adriano. Tutaj mamy ogródek, gdzie wypoczywamy na fajrancie po różnych tych pracach w polu, nie? Nie wiem, czemu te leżaki są powywracane, nie pytajcie. Tutaj sobie w kominku palimy. Nie wiem, czemu trawa w tym kominku w ogóle rośnie. Cześć Chudybyku, witam cię Piotr, dobry wieczór. Tutaj stoi domek. Tutaj mam garaże pootwierane. Pootwierane, wietrzy się, bo jest pogoda i troszkę trzeba tutaj korzystać z tej pogody. Cześć Sabrinka. W ogóle Sabrinka, jaka dziwna sytuacja. Odpaliłem Need for Speeda na włączonym OBS-ie teraz, bo chciałem pokazać tutaj ludziom na czacie, że mi nie działa, nie? Odpalam Need for Speeda, a tu się normalnie załączyła gra. Nie wiem czemu, czy to ma jakiś wpływ OBS-a na to, czy nie. Ja mam jeden ciągnik tylko, zrób Need for Speeda traktorem. Mam tylko jeden ciągnik na farmie póki co, Ariona 410 tylko. Dlatego seria póki co nazywa się Od Zera do Zera, nie? Przyczepę na bele, ten header do kombajnu. Cześć Andrzej, witam, siemanko. Przyczepka standardowa na zbiory. Tutaj jest ten silo z modyfikacji na te wszystkie nasiona. Tutaj jest, no tak, na każdej farmie różne śmieci, pierdziołki. Kontenery, betoniarki, śmieci. Wszystko, wiecie, schowane gdzieś tam, zakamuflowane. Witam Filipie, cześć Rafał. Nie wiem, Weksi, nie mam pojęcia kiedy. Cześć Lucas. Podoba ci się DLC Class? No jasne, że tak. Bardzo mi się podoba. Przez ten dodatek strasznie mi się farminga właśnie chce grać. Cześć Blank Play. Tak, to jest właśnie tutaj etap startowy. Tu mam siewnik standardowy kupiony. Cześć Bartosz. Tam zieloną zaczep i odczep jeszcze raz, bo ci się noga zbugowała. A ja tam klawiszem się tą nogę w ogóle. A dobra, to za chwilkę. Mamy postawione już tutaj dla koni. Zagrodę dla koni, ona już jest naszykowana. Nie, to są tak, to są krowy, zagroda dla krów. Tu jest zagroda dla koni. Tak, tu jest zagroda dla koni. Nie wiem, dlaczego to drzewo jeszcze tutaj leży, ale na razie koni nie mam, a przeszkadzało mi tutaj na farmie, to rzuciłem za zagrodę. No i tutaj jeszcze mamy kurnik. O. W kurniku już mam kury, ale niestety jeszcze nie mam tutaj ani pszenicy, ani jęczmieniu w nim. Także no tutaj tak to wygląda. Z pól to mam 78, kukurydzę mam kupioną. Trzeba będzie ją zebrać. Tu jest pole sąsiada, soję sobie posiał. Tutaj mam, zaraz, moment. O, tu jest mój ciągnik, tukano. No i tu jest łąka, tu już sobie naszykowałem zestaw. To jest ciągnik pożyczony od sąsiada, prasa pożyczona od sąsiada, jedynie tutaj kosiarka moja jest. Na koncie mam 4500, także no tutaj ciężko będzie w ogóle na początku się dorobić, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i mam tutaj pasiekę, mam tutaj ule postawione. Pod samym oknem. Nie wiem. Cześć Kamil. Troszkę modów jest, Marcel. Troszkę modów jest chyba z 1,5 giga. Cześć Czerwony. Kazdepczak, witam. Cześć Joker. Viper Poland. Ja na samouczku dostałem taki żółty, duży, ładny ciągnik, ale nie pamiętam jaka firma. Tak ci się podobał? Tak, polecam każdy dodatek mapowy, panie kolego.
No i tak to z grubsza wygląda u mnie. Cześć Twitch. Szkoda, że nie brzoza to drzewo. Tak to wygląda tutaj, wiosna farmy, tutaj brameczka chyba nawet jest ruchoma. Była ruchoma, no. Kiedyś działała, tylko... O, jest, dobra. Cześć Nikodem, witam Denis. GTNFS i to uciekanie przed policją mega, no i ja gram na trudnym poziomie. A, fajnie, fajnie wczoraj było, panie Twitch. Nie chce ci się? Na uczelni siedzisz, Sabrinka? Do farminga 13 miałeś 3 giga modów. O, tutaj też sama mapka dużo waży. Ale mapka jest na modhubie jak coś. No ja lubię modyfikacje z modhuba mieć. Przynajmniej są zoptymalizowane, pewne. Cześć Flunek, Mateusz, witam serdecznie. Chłop już kradnie. Dobra, jest ze mną na Discordzie też Darek i Piesełek. Czekajcie. Cześć chłopaki. Dzień dobry. A ja ten. Piesał się. Dzień dobry. Piesał się podpiął pod przyczepę i już stoi tym klasem. Już czeka, już czeka. Chłop co robi? No i co tam? No i nic. Cześć Nexis, witam serdecznie. Battle. Na ModHub już jest dostępna paczka z maszynami, które można było dostać z Agritechnikę. Właśnie, co to są te za te filmiki na tej stronie farminga? Co tam dodają takie maszynki? Różne takie modyfikacje. Roleta, witam cię. Hej, hej. Kurde, co chłop robi? Co u mnie? W porządku. Nawet, kurde, zleciało znowu. Znowu tak trzasnął dzień, że masakra. Ale szaro od rana, buro. Powiem wam, że taka pogoda, że nic się nie chce, szczerze mówiąc. Sąsiad ukroc. Tak, no my się tutaj z opakami wymieniamy tymi maszynami. Wymieniamy się tutaj. Mi ostatni pień i nie mogę go wyciąć. Każdy jakoś sobie tutaj pomaga, nie? Też o to chodzi, żeby... Jak się gra na jednej mapie, żeby sobie pomagać. Na tym Agrotechnika dają klucze za free do różnych paczek maszyn. Aha. Takie coś. Cześć Magda. To są prezentowane maszyny, które pojawią się w Farming 21. Będzie dostępna do pobrania na stronie Farminga komody do Farminga 19. Tak, pożyczę od ciebie ten pług, dobra? Mhm. No spoko. Takie coś. Jeszcze nie wiem, czy ja mody dziś podawałem. Link do tych modyfikacji. Potem na Discordzie udostępnię. Cześć Admix, witam cię. Witam serdecznie. Cześć Daras. Cześć Kapi. Powiem ci Kapi, że skusiłem się na tą bolę. Już parę dni tutaj chłopaki siedzą. Ja też tylko tutaj naszykowałem sobie maszyny, farmę pod live'a. Ale mapka, na początku przeraża mnie ilość tych pól, ale na przykład jak rzeczywiście gra się na 3 farmy, to jest wystarczające, to z czasem wydaje się mniejsze, jak kupno nowego telewizora. Telewizor też na początku wydaje się większy, a potem z czasem coraz mniejszy jest, nie? Dziś miałem roczek, od kiedy zasubskrybowałem twój kanał. Rok czasu, panie Roleta. Ja dnia za sobą nie potrafię wytrzymać, a ty rok czasu ze mną wytrzymałeś, stary. Multi. Dobra, ja sobie tutaj zacznę kosić tą łąkę. Plan jest taki, żeby przebelować tą trawę na kiszonkę. Tylko muszę to wszystko poodpalać. Kosiarka odpalona. Prasa odpalona. Dobra. Pierogi jesz, Viper Poland. Smacznego życzę. Napełnia się trawa. Trawę koszę, no. Zacznę to kosić, zacznę to potem ten... Owijać te kostki. I potem sobie będziemy kosić kukurydzę.
Witam, ogórkowy ketchup, siemanko, cześć. Hej, hej, witam cię. Diablo, głównie na modhubie mody pobieram. Głównie na modhubie. Cześć Paweł, cześć Krzemyk, witam serdecznie. Gitty, na jakim trybie najlepiej grać na singlu? Szef od początku czy jak full od startu? To zależy od ciebie. Zależy od ciebie. Możesz sobie zacząć na takim trybie, że masz już zbudowaną farmę, masz podstawowe maszyny, ale też możesz mieć taki tryb, że po prostu masz tylko kasę na koncie i tak naprawdę maszyny i całą farmę musisz sam rozbudować. My zaczęliśmy na tym trybie, że tylko hajs mieliśmy. I wszystko zaczęliśmy budować tam wedle... Cześć Michał, wedle swoich upodobań. To jest kwestia indywidualna. To już od ciebie zależy. Jak ci wygodnie. Nie. To te mody, co są w linku, one są na Felsbruna. To nie są do tego serwera. Niech się sprzedaje krowy w farmingu 19. Nie wiem. Szczerze mówiąc. Cześć Piotrek. Cześć Kemot, Rychu, Krzychu, siemanko, witam chłopaki. Kuba, 05. Cześć wam. Ja z czasów, jak jeszcze farminga nie grałeś, Krzemek? A no tak kojarzę cię, że się tam pojawiałeś. U handlarza zwierząt. Ty Kapi grasz teraz na tej mapie? Wola? Zabierzowska? Tak właśnie pytałem tam ludzi na zakładce społeczność, jaką tam polecają mapę, nie? Na minimum dwie farmy. I często właśnie padała ta Wola. Bo jeszcze są Babrosty chyba, nie? Też taka mapka w polskich klimatach. Będzie za jakiś czas. Ty Pieseł, mógłbyś tam linka do modyfikacji podesłać na Discordzie? Do tego naszego dedyka? No. Dzięki. Jak ktoś chce sprawdzić, jakie mamy modyfikacje, to za chwilę na Discordzie, tam na kanale tekstowym będą mody FS19. Ale i tak na razie... O kurde. Ty, patrz co ja zrobiłem. Odpiąłem prasę i bez prasy jechałem. Bo mam ustawione wyciszanie Discorda na przycisku, gdzie się przypina i odpina. Chłop co zrobił, no. Ale ja czekaj, muszę sobie te przyciski pozmieniać. Jadę i nagle prasa z tyłu, nie? Nie masz przycisku w tym, na myszce? Na myszce sobie ustawiam na Discorda. No. Masakra. Tak, możesz jechać i owijać z tyłu, no. Czekaj, sobie to poprzestawiam. Dobrze, że ja się zorientowałem, bo to kurde, ja bym jechał całe pole tak. Tak, mamy dedyka, kupiliśmy na 3 miesiące. Tylko, że tak naprawdę nie ma co do roboty teraz, żeby nawet gości zapraszać na serwer. Nawet maszyn tyle nie ma. Nawet maszyn tyle nie ma, no. Jezu, co ja czasami odwalam z tym. Czekaj, bo to jest gamepad. Może zróbmy tak. O, ja sobie na kierownicy to przepisałem i gdzieś te przyciski z kierownicy odpowiadają też w grze. A, no widzisz. Gdzieś to tam muszę mieć pomieszane. Czekaj, to jest tak. Cześć Mercedes, witam cię. Witam panie Mercedesie. Ok, zobaczmy, czy teraz mi będzie to odpinać. Witam, cześć Julek, witam serdecznie. Jak z naczepą? Dokładnie, Antoś, też mi się ta sytuacja przypomniała, jak zostawiłem naczepę na bramkach w Eurotracku. Zgubiłeś przyczepę z plonami na samouczku, Bartek. Cześć Sebastian. Witam Jarku, cześć. Chłop, co zrobił w ogóle? Muszę sobie cofnąć. Włącz... To jest to. Będzie. To za mapka? W tytule masz.
Tam mapka jest w tytule podana. Jest na ModHubie. Jak coś. No witam, Marcinie. Jak tam, panie Mercedesie? Wolny dzisiaj? Przemo Guzik, witam cię serdecznie. Okej, kosiarka podłączona z powrotem. Opuść kosiarkę. Dobra. Cześć, Wiciaks. Witam cię. Modyfikacje są już na Discordzie wrzucone. Tam na zakładce mody do farminga, kanal tekstowy, jakby ktoś chciał sobie coś tam podpatrzeć. Mamy tam na parę obiektów. Na maszyny chyba nie mamy żadnej modyfikacji. Cześć, Kulfon, witam. Farming Simulator, fajny nick. Witam serdecznie. Znaczy, fajny zestaw klasyczny, nie? Kosiarka, ciągniczek i prasa. Cześć, Iwona. Bubi, dalej kierownicy nie ustawiłeś w farmingu? Na padzie też ponoć fajnie się gra, Darek na padzie śmiga. Mam prośbę, pomóż mi, bo chyba komputer się zepsuł. Spoko, no to wal, Mercedes, to tam masz za problem. Jak nie ja pomogę, to może ktoś inny na czacie. Trochę mi uciekł. Okej. Logitech Drive Force GT, Konradzie. Cześć, Jakub. DFGT, Konrad. Cześć, MGamer, witam cię. Nie wyciąłeś tego pinka. Witam cię. Zaraz. Cześć, Polska Pantera. Nie, Kamilu, nie. Nie ma na razie, wiesz, roboty. I tak tutaj z chłopakami siedzimy na tym, na serwerze. Oni tam też nie mają co robić u siebie, to mi pomagają. To tak się kręci. Niby coś tam ustawiłem, ale nie tak, jakbyś chciał. No, ustawienie kierownicy. W sumie tam za dużo ustawiania nie masz, Bubi. Tam tylko tą martwą strefę sobie ustawiasz w głównym menu. Czy jeździłem wczoraj w ATS-ie? Nie, Jarku. Wczoraj jeździliśmy w Eurotrucku. Wczoraj był konwój niepodległościowy i potem jeszcze pojechaliśmy sobie na lądówkę śmierci. Chyba 2 godzinki staliśmy sobie w korku, nie? Jakoś tak to wyszło. Ale fajnie było. Zdarzały się tam trolle na drodze, ale ogólnie to kulturka. Dało się przeżyć. Cześć, Kamilu. Bartku, bo ja nie mam DFGT, wiesz? Ja mam G29. Ale kierownica tamta rzeczywiście jest troszkę głośna. To trzeba przyznać. Dlatego zawsze mówię, że to jest taka jedyna jej wada. Jak ktoś śpi w jednym pokoju, no to za bardzo się nie pogra na tym. No tak, Kapi, może kiedyś coś się pomyśli. No tylko na razie to jest bez sensu, nie? Ja mam tylko 3 pola. A że każdy na swoim gospo. To i tak nas tutaj 3 gospodarstwa mamy. Cześć, Damianku. Na telefonie mnie oglądasz? Gdyby nie sprawdzian z 2 działów z historii, to bym ci tam pomógł. To zrobiłem, ale denerwuje mnie tak, że mało oporu mi stawia, więc może jak ustawić większy opór, jak na przykład mu ustawię na WTS-ie? No to... Czekaj. Kurde. Ty, Darek, a ty jakiś opór ustawiałeś tej kierownicy w DFGT? W sensie, jak opór? W tym programie, tak? No, żeby ci ciężej chodziła, o to chodzi. To tą sprężynę centrującą trzeba zwiększyć. No, a gdzie to się zwiększa w tym profilerze? To czekaj, muszę odpalić. Zaraz, Bubi, się dowiesz, bo Darek ma tą samą kierownicę. Cześć, Daria. Witam, Bloody. A ty masz G29. A, dobra, Darek, nieaktualne. Bob ma G29 taką jak ja.
To nie do mnie. To nie do ciebie. Dobra, słuchaj, panie Bubi, to się ustawia tutaj. Nie wiem, Kapi, od czego to zależy. Cześć, Kamilu. Siemanko. Jak tam dzisiaj? Słuchaj, Bubi, tutaj sobie ustawiasz tą sprężynę centrującą. Tutaj wchodzisz w kierownicę. O, i tutaj masz. Włącz sprężynę centrującą w grach z siłowym sprężeniem zwrotnym. Na 18% możesz sobie ustawić. Cześć, Susełku. Hej, hej, witam. Cześć, Karol. Tu sobie ustawiasz. Spróbuj na 18%, może tak jak ja. Dla mnie jest tak idealnie. Jak tam, Kamilu, dzisiaj? Tak, dzisiaj gramy na nowej mapce, no. Cześć, cześć, wujaszek, Sławek. Masz Bubi? Czy da się więcej niż 900 stopni skrętu? U mnie nie. U mnie nie, bo ja mam kierownicę z 900 stopni skrętu. Więcej ci nie załapię. Spoko, Bubi, spoko. Mateusz, zrób koteczka. Jak oceniasz mapę? Wiesz co, Kacper, no tak naprawdę dopiero to jest moja pierwsza praca na tej mapie. Więc ciężko tutaj, wiesz, jakieś fakty stwierdzić. Bałem się, że będzie za duża, że będzie za dużo pól, ale na trzy farmy jest idealna jednak. Tak, tak, Jan. Może być tak, że nam braknie tych pól. Może być, że rzeczywiście tych pól nam braknie z czasem, nie? Bo ich jest dużo, ale też nie są duże, nie? Tylko takie średnie, małe. Spoko, Bubi, spoko. Zajrzę w wolnej chwili. A czekaj, Mercedesiku, wejdź jeszcze raz napisz. Skopiuj tą wiadomość, dobra? Bo przeoczyłem ją. Znaczy się troszkę multiplayer jest ciekawszy, Diablo. A witam, Megakolis, siemanko. Co słychać? A wiesz co, Sławek, pogoda taka, że nic się nie chce, szczerze mówiąc. Idealna do grania w komputer, jak zawsze. Jeździłem na ATS, okazuje się, że nie mam zleceń z WOTA po Jutach, a po reszcie mapy są? Dziwne, Jarku. No to, że w profilerze nie masz tej opcji. A kurde, powiem ci, że ktoś mi ostatnio też wysyłał zdjęcie z tym problemem, że nie miał możliwości ustawienia tej sprężyny zwrotnej G29 i wiem, że potem za jakiś czas napisał, że problem rozwiązany i kurde, nie pamiętam, co było powodem tego. Pogoda zawsze jest dobra. Jak tam, panie Kolis, życie? Miałeś okazję grać na tej mapie? Ten panel tutaj to jest ten. To jest w sumie samoróbka kupiona. To jest ten button box, a tutaj ten panel od Sajteka jest kupiony. Cześć, Fake. Witam cię. Chyba zepsuł się komputer. Nie widzisz Farminga 19, kupisz mi? Jasne, Mercedesie. Nie ma problemu. Widziałeś film, co ci wysłałem? Jak podobają się nowe klasy na gąsienicach? Widziałem, widziałem. Powiem ci, że no, klasy na gąsienicach mi się zaczęły podobać przez ten kombajn. Pasują im nawet. Cześć, Michaelku. Nawet spoko. Ale no takie już czasy mamy, nie? Że te każde nowe ciągniki, no to głównie na tych gąsienicach będą robione. I kombojny. W porządeczku, tak jak najbardziej testowałem, moim zdaniem mapka jest przy kozak, nawet myślałem, żeby jakoś na niej, ale gdzie inny.
A u mnie w porządku leci. Właśnie sobie tą mapkę zaczęliśmy testować. Fajna, klimatyczna Polska na pierwszy rzut oka. Nawet jest sklep u Krysi z Lubelskiej Doliny, z Rancha. Czy miałem już bliskie spotkanie z prądem? A troszkę mnie tam czasami kiedyś popieściło, ale nie tak, wiesz, żebym wpadł w szok. A o czym pisałeś, Dawidzie? Bo mam masę wiadomości. Nie było mnie na ostatniej lekcji, a dostałem dwie jedynki. Dojpon linka do mapy. Na ModHubie masz. Jak wejdziesz do ModHuba, to tam masz w kategorii mapy chyba nawet. Na wierzchu. Ale a jak nie, to jak wpiszesz nazwę mapy, to tam będziesz miał. Cześć, Krystian. Polskie pola? Nie widziałem. Wczoraj wyszła? No, trzeba będzie zerknąć. Nie widziałem polskich pól jeszcze. Największa mapa do farminga, jaką znam? Chyba ta Wola. To jest na tej mapie, na której teraz gram, to jest największa mapa chyba do farminga, na której grałem. No. Jak coś, to teraz farming 19 w Media Expert za 49 zł. Jest podstawka? To ładna, ładna cena. Powiem ci. Cześć, Łukasz. Jak tam dzionek minął? Bardzo, bardzo spoko nawet. Panie Mercedesie. Przyszedłem do pracy, patrzę zaraz. Na Fajrant. Trzeba iść. A to nie, Dawidzie, ja w konwojach nie biorę tak udziału. Mam dużo zaproszeń do konwojów, tam właśnie przez różne firmy, ale zawsze dziękuję, grzecznie odmawiam. Grzecznie odmawiam. Nie pcham się na takie imprezy. Cześć, Szymonek. Lipa z InforSpeedem? Nie, powiem ci, Jaworku, że... Jawor, przepraszam. Że teraz jak chciałem pokazać tutaj wam na czacie, że mi nie działa Need for Speed z włączonym OBS-em, to nagle gra odpaliła. To jest ciekawa sprawa. Dlatego jest plan, żeby potem odpalić tego Need for Speeda. Bardzo dobrze, panie Ziolek, mija. A tobie? Nie, dzisiaj nie gram, Denis. Ile może teraz kosztować farming 19? No tutaj chłop wpisał przed chwilą, że 49 zł kosztuje w Media Expert pudełkowe na przykład. A wersja Steamowa kosztuje 90 zł, bo Darek ostatnio kupował. Cześć, Wolkowski. I co, panie Maniak, pomógł poradnik? Odpalę. No, tylko że jak już tego farminga odpaliłem, to sobie ze dwie godzinki pogramy farminga. Potem pójdziemy sobie na Need for Speeda. Dobra, skończyłem, jadę ci odwieźć ten puk. Pod wiatr, tak. No to super. Ja kupiłem farminga w edycji kolekcjonerskiej, a tam ta czapeczka była i ten ciągniczek mały, nie? Dobra. Tutaj sobie wyrównam. Cześć, Igor, witam. Dzisiaj praca tak zleciała, jak morze strzelił. No mi tak samo, Bolkowski. Powiem ci, kurde, że... Zarąbiście.
akrobatę na promocie, Daniel. Który akrobata? Bo tam paru akrobatów było. Zwłaszcza wczoraj. Zaliczyłem wczoraj drogę śmierci, Sławku. Powiem ci, że nie było nawet tak źle. Nie było nawet tak źle. Jak sobie tam zapis poprzewijasz, to widoki piękne, krajobraz, mapa, coś świetnego. Duży korek, dużo ludzi. Ale ogólnie na pewno jest większa kulturka na tej drodze śmierci niż na mapie SCS. Ale mamy odhaczone, zaliczone. Także teraz jak ktoś się mnie spyta, czy byłem na drodze śmierci, to mogę z czystym sumieniem odpowiedzieć tak. Byłem, przeżyłem, dojechałem, aczkolwiek były dwie takie sytuacje, że no już myślałem, że skończy się to serwisem. Bo już mi ta skania utknęła. Raz musiał mnie widz popchać, a drugi raz no to już chyba miałem dużo szczęścia po prostu. W bloku mieszkam, Patty, z bloku. Nie wiem, panie Farm. Pomóż nam, korepetycje z matmy zaraz. O, ja z matmy to ja... Ja ci nie pomogę nic, panie kolego. Byłeś i żyjesz, tak jest. Byłem i żyję. Tu sobie to zbiorę. Czekajcie. Także Sławku, polecam ci też zajechać na drogę śmierci. Na promocie, tak zwaną. Piątkę z matmy dostałeś, Krzysztof. Chłop, co robi, gratuluję. A ten na skalę? A tak, pamiętam tego na skalę. Powiem ci, Marku, że nie mam takiego porównania moderskiego do 17, wiesz, żeby porównać tutaj z 19. Ale gdzieś już kiedyś mi się o uszy obiło, że 17 jest o wiele lepiej zmodowana niż 19. To ty byłeś, Daniel? To ty byłeś tym mistrzem, co tam w skale utknął? Stałeś gwiazdą. Cześć, młody rolnik. Byłem we Wrocławiu dość niedawno. Dobra, ja muszę wyjść na chwilkę, na 5 minut i zaraz wracam, dobra? Idę na małe ZW. Pilnujcie internetów. Za chwilkę będę. Nie, to coś, że ja ZW.
jestem Januszem. Zarysuj mi Passata, to cię chyba zaduszę. Mercedes Sankt Petronas, proszę grosik od mnie. 1 zł. Dobra, jestem, dobra. Jest to moja czapka. Wzięła trzecie piętro. Panie, 1000 zł Mercedes przysłał. Jaka donacja była? Cześć, bardzo was przepraszam, musiałem być naprawdę, ale już jestem. Tak? Donate był? Czy... Teraz zobaczymy, czekajcie, bo ja nic tutaj nie widzę. Kurde, trzeba chyba na siłownię zacząć chodzić, bo masakra z kondycją. Jest złotóweczka! Co ty tam, panie? Bubi wkręcasz. Dziękuję bardzo za złotóweczkę, panie Mercedesie. Bardzo dziękuję. Gdy czym złączyłeś przewodę Sławek i Free Tracka? Trytytkami? Tak, owinąłem wokół siebie. I trytytki w paru miejscach. Taki wiek już mamy. Ej, hej, hej, witam cię, Aleksander. Nie myślałem nic nad tym. Nie myślałeś. Nie wkręcam, ja wykręcam. Jest złotóweczka, jeszcze raz puszczę. Jestem Januszem. Zarysuj mi Passata, to cię chyba zaduszę. Dziękuję ci, panie Mercedesie, bardzo. Mercedes Sankt Petronas, proszę grosik od mnie. Dziękuję 1 zł. Tak panie Iwona to mówi. Proszę grosik ode mnie. 1 zł. No adresu ci nie podam, Michale. Cześć, Damian. Dobra, lecimy dalej sobie. Ale powiem wam, że pada. Jeszcze zaczęło jeszcze lać. Masakra. Masakryczna pogoda. Nie polecam. Hej Kamil, witam cię. Nie, Brawl Stars. Dobra, jestem. Cześć, Gruszu. Jak tam z dzisiaj dzionek zleciał, co? Cześć, Pako. Hej, hej, Czarny. Musiałem wyjść na chwilę, ale już jestem, no. Cześć Renata, witam Pawle, cześć Kordian. Leje, leje, u ciebie też Wojtku. Dzięki Pako za subskrypcję, witam cię. W skromnych progach. Co to taki zdychany, musiałem wbiec na trzecie piętro. Zejść i wbiec z powrotem. Masz to na co dzień, Pako? No, będzie potem Need for Speed, Tomku. Będzie. O dziwo odpalił, jak jest włączony OBS, wiesz? Poza OBS-em nie chce odpalić, jest takie małe czarne okienko. Także potem się odpalimy jeszcze raz i zobaczymy. Jak będzie działać, no to lecimy. U ciebie mrzawka. Dostałeś bana za to, Daniel? Na ile dostałeś bana za tą skałę? No nie trzeba, Czarny, dzięki. I tak we trzech tutaj siedzimy. Mało maszyn, mało pól.
Spoko, Heniu. Cześć, Mabaksu, witam cię. U mnie we wsi rozbiło się Porsche i jeden z mieszkańców z miejsca wypadku podpierdzielił lampę od tego Porsche i sprzedał. Jeszcze się tym chwali we wsi. No to rzeczywiście jest się czym chwalić. Niech się więcej chwali. Na pewno dużo dobra z tego będzie miał, nie? Bo musiałem wyjść przed blok i wrócić z powrotem, panie Ktoks, wiesz? No bo ja na trzecim piętrze mieszkam. Nie, nie przemo. Cześć, człowiek w masce. No, Janusz, Porsche biznesu, dokładnie, żebyś wiedział. Cześć, cześć, witam, Julia. Tak, tak, na handel, no. Nie, nie, bo żona była na zakupach, musiałem wyjść pomóc jej zakupy wynieść, żeby nie dźwigała. A to tak, po zabawie ciężko wejść. Raz już miałem okazję. Witam, miło, cześć. Pieso pod kosiarkę niech skoczy. Wariacie, dawaj streama z Red Dead Redemption. O nie, nie, Piotrek, stary, nie. Ja mam tendencję do kończenia serii w ogóle przygodowych, a Red Dead Redemption jest mega długą grą. Mam na playu, nawet nie miałem kiedy na playu pograć. A, na 10 minut. To spoko. Cześć, Tomasz. Masz super siłownię, Mercedes? Ta lampa to 600 zł używana kosztuje, no to się nie dziwię. Nie polecam Reda, bo komp dostaje po dupie i to strasznie. W ogóle widziałem, że tam są problemy, że ludzie w ogóle gry nie mogą odpalić czasami. Trzeba poczekać na te łatki, nie? Jeszcze usłyszy, powiedz, że chciałeś. Tak, chciałem. Chciałem! (Grywka) 130 godzin, Antoś. Kurde, gratuluję, stary, naprawdę. Gratuluję. No, Renata zaraz... Uważaj, Renata, bo zaraz dostaniesz bana od moderatorów za caps lock. A to są ostrzy ludzie. Nawet mnie nie oszczędzają. Już nieraz dostałem opierdziel. No. I nie trzeba było się przeprowadzać. Tyś miał jedne schody, a nie... Tak, bo ja wcześniej na parterze mieszkałem. Teraz na trzecim, ale to i tak, wiesz, to i tak spoko, czarne. Ludzie mieszkają na sześciu, na pięciu piętrach. Bez windy. Odkręcony RTX 28 Ti nie daje rady Full HD osiągnąć płynnie 60 FPS na Ultra. A co dopiero w 4K, Mirku? Co dopiero w 4K? Cześć, Konrad. Mercedes AMG Petronas, kierowca ciężarówki oglądasz mi 90 godzin. Panie Mercedesie, jeszcze 10 godzin będzie stówka. Okrągła stówka. Pamiętasz, Mercedesie, kiedy przyszedłeś na kanał? Kiedy zacząłeś subskrybować? No kiedyś śledzisz. U ciebie też już pada kupson. Już przyszło ode mnie, co? Co tam, jakim graczem jesteś? PS4, Xbox? PS4. Powiem ci, że mam peceta i konsolę PS4. A szwagier ma Xboxa, także też czasami mam okazję pośmigać na Xboxie. Forza na przykład. Polish Farm. U ciebie kropi Zamzos na bank w tym roku. Gidi dopiero teraz zobaczyłem. Bardzo dziękuję. Spoko, Sławku. Krzysztof, witam na kanale. Dzięki za subka. Witam, Konradzie. Cześć. Fajnie, że wbiłeś. Trochę spóźniony, ale jesteś spoko, panie Basler. To ja dzisiaj tak wcześniej też zacząłem. Skąd masz to logo Scani Normal Seba? Wydrukowałem, wyciąłem, przykleiłem. Red zakończony, Tomasz.
Maciek, witam cię serdecznie. Wiem, Sławek, o co chodzi. Pozdrawiam. Nie przemo. Raczej na razie nie planuję. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj w Need for Speed'a sobie nowego pogramy. Jak rzeczywiście będzie działał. Grypa żołądkowa cały dzień w łóżku. Nie zazdroszczę grypy żołądkowej. Cześć, Nexus. Days Gone również, a to nie, to ja z tych takich PlayStation nowych gierek to tak Uncharted głównie skończyłem. Nie ma chyba co na razie. No, nie ma co na razie w sumie. Maglował tym mutowaniem. No. Możesz, Darek, to te drzewa powywozić tutaj ode mnie, bo ja mam dwa drzewa na farmie. Jak chcesz, nie? Jak już się tak pytasz. No też mogę, tak? Aż oczywiście. Oczywiście. To się wybierze na przyczepę i wybierz, tak? Tak, ale to jak sprzedasz, to na twoje konto pójdzie, tak? Oczywiście. Oczywiście, o kurde. Nie ma nic za darmo na tej wiosce. Nissana. Zobaczymy, Mirku. Jak odpali gra, to będziemy rozmawiać. Czy można ci zobaczyć, od kiedy cię mnie subskrybujesz? Nie wiem, właśnie, Czarny. Ciebie można było to zajrzeć. Zostaje tylko oglądać, Dawidzie, nie? God of War 4 nie grałem, ale dużo dobrych rzeczy słyszałem. Maszynki z DLC klasy, tak jest, panie kolego. Cały zestawik w sumie, powiem ci, no, bo kosiareczka, ciągniczek i prasa. Wszystko pożyczone od tutaj sąsiada, tylko kosiarka moja. Na koncie 4700. Ogólnie wydaje mi się, że chyba tutaj wszędzie soję posadzę i pójdziemy w soję na początek. Ja cię subuję, tylko mam u ciebie sponsora, a to taki jesteś, panie kolego. Nie dość, że suba dałeś, to od razu wspierającego kupiłeś. To ci wariat. Dobra, jak tam sytuacja z tą łąką? Dzień dobry, Malina, hej. Od ilu nagrywam? Gdzieś za 2 lata będą. Na PC-cie, Tomku. Muszę zaktualizować listę kanałów, które polecam, bo Gitiego tam nie ma. Ja w ogóle ostatnio zrobiłem porządki w subskrybujących kanałach, które subskrybuję. I chyba... Kurde, masakra. Jeszcze muszę parę rzeczy wyłożyć, ale nie wiem, czy mi nie zostanie z gdzieś, nie wiem, z 6 kanałów, które tak naprawdę śledzę. A, tak było, Suseł Maćku, tak było. Darek Czarny cię pozdrawia. A, dziękuję, pozdrów również. Oczywiście pozdrawiam cię, Czarny. Musiałbym policzyć, Zamzus. Musiałbym policzyć dokładnie. Farminga grałem kiedyś na konsoli, chyba. Kurde, któregoś farminga miałem na konsoli przez chwilę. Tak, na multiplayerze gram, Marcinie, no. Ja subskrybuję cię od odcinka z Wujkiem Bohunem, od tego czasu jestem z tobą, panie Mercedesie. A no przyszło mówię, troszkę. Dwa, gdzie to drugie jest? To drugie jest w zagrodzie na konie, dla koni. No czyli to właśnie wziąłem, a to pierwsze... To drugie jest tutaj koło łąki jeszcze. Aha, na polu? Tak, rzucone. Przyszło, no, parę fajnych ludzi od Wujka po tym odcinku. Fajnie było, dużo pozytywnych wspomnień. Jan też przyszedł.
Też laga złapaliście? No. Zdarzały wam się takie lagi, jak graliście wcześniej? Nie. Nie? Takie ostre to aż nie. A, to tylko ja mam takie szczęście, jak streamuję farminga. Chyba serwer padł. Cześć Mati, hej, siemanko. W sumie tak od 17 zaczynałem grać przemo. Na ModHubie masz czarny. Wpiszesz tam nazwę, tam w kategorii map i ci się wyświetli. Trzeba chyba restarta serwera zrobić. No, wejdę na stronę i zresetuję serwer. Okej. Tak będzie najlepiej. Spsułeś. Czekaj, bo to w kamerce mój telefon widać teraz. Moje tajne blokady, no. Ty nie gadaj, odeszliśmy z serwera i się odlagowało. Tak? No nie wiem, zobacz. A no, wyszliście, dobra, to ja mogę grać sobie dalej. No, wy sobie tam idźcie czy coś. Trochę zablokowałem wjazd, ale to nie. Chłop co zrobił? Ja pierdzielę. No akurat w tym momencie zalogowało, co ja ci poradzę. Sam blokował wjazd. Ty to całe drzewo na przyczepie wiozłeś? No. Dobra, dołączacie z powrotem. No, już. Powiem ci, Mateusz, że ciężko teraz polecać jakąkolwiek kierownicę, gdzie dużo ludzi ma problem z tym G29. Mi-29 fajnie działa, no, i w farmingu, i w Eurotrucku. Cześć, kururka, witam cię. Waldik, podpasowały ci te profile z rasy klipa, czy stworzyłeś swoje? Podpasowały. Ja ci powiem, że i w Eurotrucku, i w farmingu lecę na tym profilu ETS2 Slow, który tam był oryginalnie wgrany. Bubi, jeszcze na ten moment ci nie powiem, stary, naprawdę. No to dlatego mówię, Zamzus. Mi G29 działa bardzo dobrze. Zresztą, tak jak widzicie na live, jak to wszystko tutaj śmiga. Planuję w przyszłości zmienić kierownicę na Trasmastera z powodu, no żeby doświadczyć czegoś nowego, to po pierwsze, a po drugie, że w Trasmasterach można zmieniać koło. Jeszcze jest taki pan, który robi dedykowane koła pod Trasmastery i można u niego zamówić takie koło kierownicy od ciężarówki. I to bardzo mi się podoba. No ale ogólnie śmiga, tylko na starych sterownikach lecę. Teraz jak stąd wyjechać? Na starych sterownikach z Logitecha lecę, bo ponoć jak się zaktualizuje do nowszej wersji sterowniki, no to tam wszystko zaczyna siadać. Można G29 zmienić kierownicę. Jak jesteś majstrem, umiesz lutować, kabelkami się pierdzielić, to można też. Mercedes, ile mi potrzeba? Masz cel donate'ów tam na dole. Orchidia 92. Hej, ja widzę, że pniesz się do przodu. Cześć Orchidia, cześć, witam cię serdecznie. Znaczy się, no nie ukrywam, że coś tam z kanałem ruszyło ostatnio do przodu, ale jestem raczej takim zwolennikiem bardziej skromnych towarzystw. Dla mnie takie streamowanie, że czat zapierdziela do góry, to jest... Nie pasuje mi takie streamowanie za bardzo, bo ja lubię kontakt z ludźmi. Lubię sobie o pierdołach z nimi pogadać. A że ja mam potem, kurde, gdzieś Mirka albo Zamzusa w czacie szukać, no to tak słabo. Oddalamy się w pewnym sensie wtedy. Tego bardziej jestem zwolennikiem kameralnych towarzystw. Kameralnej ilości widzów, o. Panel Sajteka polecam. Znaczy polecam ci, jest bardzo praktyczny do farminga, ale za tą cenę, która jest w sklepie, to nie polecam. 400 to jest zdecydowanie za dużo. Z kim grasz? Z Darkiem i z Piesełem gram. Aleksander, ja mam gospodarkę tutaj. Ja mam gospodarkę tutaj. No, tutaj koło pola 72.
Ta skrzynia biegów kosztuje, panie Kupson, 600 zł do tego Thrustmaster. Gdzie skrzynia do Logitech G29 kosztuje 200 zł, 240. Tak samo sama kierownica kosztuje 2800 zł, gdzie sama kierownica w G29 kosztuje 1000 zł na przykład. Cześć Robix. Cześć Kamilos. Truck Drivera jeszcze nie miałem okazji grać, Tomku, także nie mam pojęcia. Czekam, aż wyjdzie na peceta, to coś tam potestujemy sobie. Znaczy powiem, no Beksiu, nie wiem, ciężko tak powiedzieć. Fejki miałem DFGTK, miałem spoko kierka, jedyny taki minus to, że jest głośna troszkę. Tak, Mateuszu, ale też dużo osób nie poleca tej kierownicy Sitec, która jest z tym panelem w zestawie. Ponoć czysty plastik. Hej, hej. Jakby poniedziałek był co tydzień wolny, to raj na ziemi, a dokładnie, mogliby to wprowadzić na stałe, nie? Tak, bardzo podobnie do G29, mam porównanie, bo też z niej korzystałem. Bus Simulator 18 nie polecam, Tomku. Nie podeszła mi ta gra w ogóle. Dobra, czekaj. Czekaj, piesu, to ja to zostawię, bo to jest w sumie twoja prasa. Na razie ją odstawię tutaj. No, bo i tak już mi na razie nie będzie potrzebna. Jak coś, to kupię sobie swoją, tą na okrągłe. Kosiarkę też na razie odłożę. Grałem kiedyś OMSI. Nie mam cierpliwości do tej gry. Wolę oglądać niż grać. Dobra, czekaj. To teraz wezmę tego... A to Darek mi zabombił tego autoloada. Nie, mam go tutaj? Już, już. Mhm. Da, już, ukradł. A jest już, tutaj, dobra. Jest swoje ma. Pozbieram te kostki i posprzedaję je. Potem weźmiemy się za kukurydzę. Pieso, weź zapisz serwer w ogóle, jak jesteś na adminie. No, nastąpiła utrata połączenia z grą. No, to jest tak, to jest dedyk. Tak w ogóle, to hasło na pamięć już znam. No to dobrze, tylko nie ma głośno. Weź go tam sejwuj czasami, bo to coś teraz tak dziwnie się dzieje. On ogólnie co 15 minut co sejwuje. Cześć Maruś. Może na tych zapisach coś buguje. Jak się serwer... O! Aha, dołączysz. No, ja łączę się tutaj. Już widzę Gitego w X-Plane'ie. O nieze, jak ja widzę u Fancymag, on tego tam, te symulatory samolotów gra, to ja się za głowę łapię, ile tam jest guzików. Masakra. Do Xboxa, żeby pasowała, to do Xboxa jest też taka odpowiedniczka G29, panie Remo. G920 chyba. Wola Zabierzowska, tak, to jest mapka. Mamy też sklepu Krysi spożywczo-przemysłowy z rancha. Tutaj majstry siedzą pod sklepem. Cześć Puszew, witam cię. Hej, hej, Kazio. Cześć, Krzychu. Też mieszkasz koło Opola, Kamilos? Też masz na PS4? Dobra. To ja biorę tego klasa i sobie jeszcze te bele pozbieram z kiszonką, posprzedaję. Poszła kasa za drzewo do ciebie.
Dzięki. Cześć, Mikster, witam cię. Znasz z ławeczką zadzierasz? To jest ten, z rancha, nie? Ławeczka. Czemu nie gram na manualnej skrzyni biegów? Bo nie chcę, po prostu nie chcę grać na manualnej skrzyni biegów w farmingu. Palety. Czyli to są bele 1-3, nie? Ale square to czekaj, kwadraty. O, dobra, śmiga. Cześć Hubert. Skąd pobrałeś tą naczepę? Ona jest w ModHubie też. ModHubie jest. To jest, jest w ModHubie taki, taka paczka autoload. Ale też jakby ktoś chciał jakieś modyfikacje z naszego serwera, to macie link już tam na Discordzie. Do modyfikacji z naszego dedyka, no. Cześć Agro. Tutaj gdzieś się kierunek w ogóle zmienia. A nie, dobra, to z dwóch stron zbiera, spoko. Jak w ranchu, tak Artek. No i leci robota, robotają. Co to za mapa? Taka jak w tytule, panie Miłoszu. Drukowanymi literkami nawet podane. No ta przyczepa do każdego rodzaju. Do palet, do okrągłych bel. Także spoko, spoko opcja. Nie wiem, Pawełku. Do Xboxa, jak masz Xboxa, to jak najbardziej. Tam piesa w jednej beli nie owinęłeś. Tak, to jest tak. Siano, tylko się nie dowinęło. A, to jest siano, dobra. Spoko, to się rzuci tam koniom jak będą. Ile zapłaciłeś za shifter? Shifter z G29 kosztował 200 zł jakoś, wtedy na X-comie. A nakładka SKRS ze Scani około 300 zł. Panie kolego. Dobra, i co? Bele pozbierane? Pozbierane z łąki. Okej, gdzie to się sprzedaje teraz? Najbardziej opłacalnie. Gdzie te kostki w kiszące się sprzedaje? Na strychu. Na strychu, nie? Niedaleko ciebie zresztą. Cukrownia, tartak, strych, jest strych. O, bliziutko, no. Bardzo, bardzo bliziutko ten strych. Pozdrawiam, Pepe, pozdrawiam. Cześć, Abuk. Cześć, Szymon. A jeszcze tutaj zostały. No i gitara. Nie, panie Next. Rąk do pracy jest wystarczająco już. Jakbyś polecił laptop, żeby można było swobodnie pograć Edsa, Farminga. Typowego biznesowego potrzebujesz laptopa? Ciężko mi powiedzieć. Taki, żeby przynajmniej miał 1050 Ti w sobie. Nie wiem, czy tam 1050 Ti nie ma w laptopach. Tam jest inna seria tych GeForce'ów.
do laptopów. Te takie śmieszne M serie z końcówką M. Ciężko powiedzieć. Euro Truck Farming też tam swoje wymaga. Cześć Macerku. A i dopiero panie Bobix, no pierwsze wrażenie jest fajne, mapka wydaje się spoko. Halo, Darek, otwórz. Darek, otwórz. Otwieram, otwarte. Bo strych mam zamknięty. Jak to? 10.42, to chyba trzeba ręcznie otworzyć. Kurde. Dobra. Trzeba ręcznie otworzyć. Dzięki, pieseł. Ja miałem w laptopie GeForce 850. Ja mam 840M. Panie Kapi. Tam na swoim laptopie. Czekaj, to teraz trzeba rozładować tutaj w tym kwadracie. Zgaduję, że tak. No ja chyba też zgaduję, że tak. Czekaj. No, zobacz. O, dobra, poszło. Znikło śmiesznie. 26 tysięcy za taką niecałą przyczepę wpadło. No tak średnio bym powiedział, średnio. No tutaj. No. Tutaj dafy stoją jakieś. Patrzcie, dafy. Dafał, to co powtarzamy kombuj? Dziękuję bardzo. Ja na razie na drogę śmierci się nie wybieram. Dafał. Może czemu ja piłę łańcuchową wyciągłem? Kiedy Kirkenę z drugą stronę. Oj, Mercedes, nie wiem. Jak Black Sea wyjdzie? Z piłą na dafa? Chłopie. No ja, panie Mocer, dojechałem do końca wczoraj. Cześć, Luxonix. Dojechałem wczoraj do końca. Gdzie się to tam trzeba jechać? Dobra, moment. Ile kosztuje Platinum Edition do Farminga 19? Wiesz co? Około 50 zł chyba jakoś tak wersja pudełkowa kosztuje. Nawet mniej bym powiedział. Na Steamie kupisz podstawkę z dodatkiem za 130 zł. Jakie mam dodatki do farminga? Wiesz co, no teraz z tych oficjalnych dodatków to mam aktywny ten DLC class. A reszta to tam parę modyfikacji z różnymi tam obiektami na mapie. Takie usprawniające sam interfejs mapy. Nie mapy, tylko gry, o. Interfejs gry. Dobra, zostawmy go sobie tutaj. A zgasimy jeszcze.
Tutaj już jest naszykowany zestawik na topole z kukurydzą. O, czeka elegancko. Tą kukurydzę na ziarno skoszę i na sprzedaż pójdzie. To jest mój klas kupiony, Tucano. Ale końcówka tutaj jest pożyczona od sąsiada. Cześć, Matt. Tak, Artek. Potem jeszcze będzie Need for Speed. Gdzieś po 19 pewnie. Mam nadzieję, że odpali normalnie rzeczywiście, bo tylko do intro doszliśmy, nie? Dobra. Rozłóż ścinarkę. Cześć Dawidowski, witam Dago, siemanko. Jak mam farminga bez dodatku, to da się kupić w pudełkowej. Jak masz wersję steamową, to musisz kupić dodatek steamowy. Jak masz wersję pudełkową, to musisz kupić wersję pudełkową dodatku. Witam, Samsus. Do której dzisiaj planuję? Nie wiem, mam dość ciężko powiedzieć, naprawdę. Będzie lecieć? Będzie lecieć, spoko. Cześć Danielu, witam cię. Ile mam teraz FPS-ów? Teraz jest 60. Też tam mam mało maszyn na farmie, zwierząt w ogóle nie mam, parę kur tylko. Że ogólnie na razie wszystko elegancko śmiga. Gdzie jest link do wspierającego? Wiesz co, wspierający jest przycisk obok klawisza subskrypcji, masz taki przycisk wesprzyj. Kiedyś tego przycisku nie było, ale YouTube teraz to tak wprowadził, że już jest. Ja tą gałkę osobno się montuje, Waldik. Tam na kanale też jest u mnie unboxing tej gałki, jest pokazane jak to montuję. Bo to jest gałka nałożona na oryginalny shifter z G29, wiesz? A ten SKRS tak zwany od Scani osobno się kupuje. I jeszcze go podpinasz przez USB. Kabel USB od niego wychodzi. Mam FreeTracka Agro, no mam. W opisie masz tam link też do tego produktu. Witam, Patryk. Panel kupiłem kiedyś chyba za 350 z przesyłką. Kierownica to jest G29. W ogóle dużo ostatnio pytań. Co, ile kosztowało, ile kosztuje twój komputer? Też można w sklepie sprawdzić, nie? Też kurczę wszystkiego nie pamiętam. Cześć Kacper. Tak, powiem ci Mateuszu, że jeżeli ktoś chce sobie dokupić jakieś akcesoria do symulatorów fizyczne, to pierwsze co polecam takiego SKRS-a. Fajnie urozmaica rozrywkę. Masz skrzynię biegów jak w ciężarówce. Górę, dół, całe biegi, połówki. To może agro masz tego FreeTracka co ja, Laser Clip. Ja mam ustawione Alex właśnie 12 biegów z retarderem w grze. I mam na dole jedynkę, dwójkę, trójkę, wyżej mam czwórkę, piątkę, szóstkę. I jeszcze do każdego biegu mam połówkę biegu. Pod kciukiem taki przycisk. Że mogę wbić i czwórkę, i połówkę czwórki. Tak, Giz. Polecam DFGTK zawsze na początek. Nawet i też na całą karierę grania w symulatory. Cześć Tracek. Jak tam po świętach szybko zleciało. Szybko ten długi weekend zleciał. A jak tam u ciebie? Jaki masz model FreeTracka? Laser Clip. Laser Clip. Na Facebooku możesz wpisać, to ci się fanpage wyświetli tego pana. Ale nie było mi chwilę, a to już taki kombajn ma. Już go miałem kupionego, Bubi, wiesz?
Pierwsze co to zainwestowałem w kombajn z klasa. Już na własność, nie wypożyczony. On już stał na farmie. Także tutaj też chłopaki pożyczają ode mnie ten kombajn sobie. Cześć, Gros. Masz tego samego free tracka, Agro. No widzisz, jak się spisuje. Nie, Alex, nie przeszkadza mi tyle biegów, jest spoko. Naprawdę spoko. Archie masz w tytule. Czy SKRS działa z shifterem tego Trasmastera? Tak. Tylko chyba jakąś przejściówkę trzeba dokupić. No to SKRS i tak jest osobnym urządzeniem. Od niego idzie kabelek USB i osobno go tam komputer widzi. To już jest tylko kwestia tego, żeby fizycznie dało radę zamontować tą gałeczkę. Kiz masz na Discordzie, na kanale, tam mody do FS19. No, John Deere to są ładne, Alex, ale odkąd wyszedł klas, to tylko i wyłącznie klas tutaj u mnie funkcjonuje. Bardzo mi się te maszynki podobają. Bubi, tak, jeżeli tego nie anulujesz, to wspierający powinien automatycznie się przedłużyć. Nigdy u nikogo wspierającego nie miałem, więc do końca nie wiem, jak to jest. Ale możesz kupić wspierającego tylko na miesiąc i chyba od razu tam zaznaczyć, żeby nie przedłużało kolejnego miesiąca. Jak tam nie odznaczysz, nie wiem, jak tutaj chłopaki, Kamil na przykład. Jak to jest, Kamil? Tutaj chłopaki, którzy już mają po parę miesięcy wspierających, może powiedzą, jak to jest. Cześć, Metalow, co tu się dzieje? A kukurydzę kosimy. W sumie takie prace na czasie, nie? W sumie już też pomalutku ta kukurydza się kończy. Panie Tracek, pszczółka jest już tam, wisi w kabinie. Cześć, Zozol. Czy jest jakieś urządzenie, aby zwiększyć ilość portów USB w laptopie? Tak, USB Hub, Mateusz. USB Huba sobie kup. No byś w ogóle Next na serwer nie mógł wbić, bo gra by wołała cały czas o dodatek do klasa. Cześć, Piotrek. To kiedy można tą pszczółkę zdobywać? Chyba nie ma ograniczonego czasu. Jak tylko kupisz jutę, to można odblokować. Nigdzie nie widziałem, żeby był ograniczony czas. Chociaż jeszcze sam tej pszczółki nie mam. Ile jest kabli do kierownicy? G29? Jeden zasilający i jeden USB wychodzi. Bo gaz hamulec, sprzęgło idzie do kierownicy jako podłączenie. Tak samo shifter. I od kierownicy wychodzi jeden USB. Spoko, Tomek. Dzisiaj w ETS-ie przeleciałem 10 tysięcy km od 6 rano z przerwami, dopiero skończyłem. To właśnie, pani Metalow, też planuje tą trasę. I mówisz, że co, że 12 godzin szarpło ci. Fallouta 4, Artek. Cześć, Ksenonowski, witam cię. G29. Dobra, słuchaj, pieseł, za to, że mi pożyczyłeś tą końcówkę, to sobie przyczepę weź, nie? Jedną. Jasne, nie jedną przyczepę. Ile? Zbiornik kombajnu.
Jeden zbiornik kombajnu, dobra, to idzie dla ciebie, spoko. Nie chcę, szczepę, to ci braknie ten. Nie będzie miał nic. To czekaj. Jeszcze 5% będzie. Panie Next, dziękuję ci bardzo za kupno wspierającego. Witamy w rodzince, witamy kierowcę. Bardzo miło, cieszę się, że się kanał podoba. Dziękuję, dziękuję bardzo, naprawdę. Nowe odznaki, nowe emotki na czacie. Cześć, Polimonku. Ogarnąłeś sobie promoca? Witam, panie Next. Jeżeli jesteś na naszym Discordzie, odezwij się na kanale tekstowym ogólny, to jeszcze tam dostaniesz rangę na Discordzie wspierającego. Pozdrawiam, Kosa, pozdrawiam. Tak sobie patrzysz i stęskniłeś się za latem, panie Tracek? Czekaj, piesam jeszcze 5% zbiornika. Nie, no wystarczy tyle. 5%. Ja się tutaj z sąsiadem ugadałem, że on mi pożyczył końcówkę do kukurydzy, a za to sobie zbiornik kukurydzy weźmie z kombajnu. Jak się robi biznes? Na razie, Agro, na razie. Masz pytanie na grudzień? Dawaj, panie Kros. Witam cię, Ziggy, siemanko. Tak, przyszedł ręczny, na razie działa. Na razie działa, tylko muszę go przymocować jakoś bardziej, bo wczoraj na landówce, jak często nim operowałem, to zaczął mi się wyrywać. Ja go mam na takiej rzepie przymocowanego. Myślę, czy czasem tutaj, nie no, kleju raczej nie nawalę, bo potem go nie ściągnę, z blachą trzeba będzie go wycinać. Trytytkami też nie ma za bardzo jak złapać. Szymon PHD, kojarzycie, no. Jestem ja duszem. Zarysuj mi pasata, to cię chyba zaduszę. Seba AG, dzień dobry. Seba AK, dzień dobry, 0.77 PLN. Dziękuję ci bardzo za donata. Dzień dobry, jak się masz? Cześć, Kojot, z treningu już wracasz? Czy zrobię live 9 grudnia? Boże, panie Kros. Ja nie wiem, co ja będę jutro robił. Czy jutro będzie live, czy pojutrze będzie live? Ty mnie o 9 grudnia pytasz, stary. Nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ta nutka jest mega, Luxonix. Jeszcze tylko chemia, do nauki będzie git. Kiedy promocje na Steam? Wczoraj jeszcze były. Neurotraka i dodatek. Tylko nie wiem, czy się już czasem nie skończyły. Zbyt odległe plany, to dokładnie, Marcelku. Cześć, Brinku, cześć, Dominik. Antoś. Bardzo brakuje słońca, ja też zacząłem więcej grać w Skyrima. Masz duży sentyment do tej gry. Kim tam grasz? Grałem kiedyś w Skyrima, to magiem byłem. Przechodziłem egzamin w twierdzy tej, w górach. Czy będzie live 24 grudnia? Wigilia! Zarysuj mi pasata, to cię chyba zaduszę. Seba, ja mam się dobrze, a ty jak tam po pracy? 0.77 PLN. Seba, wiesz co? W pracy nawet okej, okay, szybko zleciało, tylko pogoda taka mizerna. Ciemno, szaro, buro, jeszcze padać zaczęło. Rolnik szuka żony. Ale ogólnie w porządeczku. No mamy szybki start tego tygodnia, nie? Że poniedziałek nam odpadł. Niby taki wtorek, ale jednak środa. Tak, 24 grudnia zrobię live'a, jak karpia jem. Chociaż osobiście karpia nie lubię. W ogóle tak patrzę, że u ciebie wymaga zaorania te pola. Jeśli ten, wezmę ten i pomogę ci to zaorać. Tak? No to dawaj, Darek. No. Zapomniałem, że tutaj jesteś w ogóle, naprawdę. Nie wiem. Tak nagle się odezwałeś. Mi się przypomniało, że mam mikrofon wyciszony. Aha, bo ty na wyciszonym mikrofonie gadałeś, no. No, bo nie chcę ten. No. Nie no, nie musisz się wyciszać, bo jak coś, to ja się wyciszam. Spoko, Darek. Ale nie, bo ty się wyciszasz tylko mikrofon, a jak ja gdzieś walnę albo coś, to słyszę. Oj tam. No oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Po ile godzin robisz live'y? Tak średnio po 3 godziny. 3 godziny, tak, taki, to jest taki mój idealny czas, 3 godziny na live'y.
Chociaż czasami zdarzą się jakieś piątki, tak wczoraj. Ale tak to do 3 godzin schodzi. Ilu calowy masz monitor? 32 cale. Jesteś na Discordzie? Spoko. Samsus, jesteś tam? Lecisz po choinkę Wunderbauma? No tutaj jest. Zielone jabłuszko. Mógłbyś się spytać, czy ma ktoś sprzedać CB radio? Paweł Nawrot, zrób live'a 6 grudnia. Możliwe, że będzie live 6 grudnia, bo ja ogólnie robię live'y mikołajkowe. Chodzi ci o Minecrafta? Bez problemu. Minecrafta? Nie gram Minecrafta, jeżeli o to chodzisz. Jeżeli o co ci chodzi. Mam dwa monitory. Mam główny do gry 32 cale i drugi taki poglądowy 24 cale. Panie Kojot. Będzie Piccolo 6 grudnia? No. Tak, panie Next. Czekaj, panie Next. Jak się odezwałeś na Discordzie, to ja ci zaraz przyznam rangę. Weź tam napisz na kanale tekstowym ogólnym, dobra? Nie gram Brawl Starsy żadne ani nic. O, Darek już pięknie orze. Wiesz co, Artek? Po 19 gdzieś, ale dokładnie ci nie powiem. Zależy, jak tutaj robotę skończę na polu. Czerwony wrócił. Wigilijny konwój taki 8,5 tysiąca. Wigilia o 20. Akurat jak Kevin będzie na Polsacie, nie? Nie, panie Lemo. Dzisiaj nie. Eurotrack to jest tak średnio chyba raz w tygodniu ostatnio wychodzi, nie? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Live wspólnego oglądania Kevina. Kiedyś chciałem takiego live'a zrobić. Ze wspólnego oglądania Kevina i w krzyżowym zwierciadle Witaj Święty Mikołaju. Też jest taka stary film, taka seria Griswoldowie. To też co roku oglądam, ale to bym wtedy musiał na Twitchu zrobić, bo YouTube tutaj jest po prostu ciężki pod względem praw autorskich. Kiedyś w ogóle leciały piosenki normalne ze Spotify'a, tutaj Modern Talking, Boysy, Disco Polo, wszystko. A teraz YouTube potrafi być taki, że w czasie trwania live'a potrafi tego live'a wywalić za prawa autorskie, zablokować. Czy grywam z widzami farminga? Czasami się zdarza, Revo. To też dużo zależy, na jakiej mapie jesteśmy. Ile jest roboty, ile jest maszyn, wiesz? Dużo, dużo zależy od sytuacji. No. Tak, u mnie jest wszystko na spontanie. To ten kanał jest w ogóle robiony na spontanie. Te live'y są na spontanie. Nie mam żadnego grafiku. Nie mam pojęcia, kiedy w ogóle kolejny live będzie. Może być jutro, może być pojutrze. Tak już mam po prostu. Nie lubię działać pod presją, że coś komuś obiecywałem i podporządkować cały dzień pod to. No, Zernix, już w ogóle dużo takich akcesorii świątecznych jest w sklepach. Odezwałeś się tam, panie Next, na Discordzie? O, jest, dobra, widzę cię, stary. I już ci daję rangę wspierającego. Co, już koniec live'a? Nie, Tomku. Cześć, bracia. Witam serdecznie, bracia. Wspierający YouTube już jest. Okej, lecimy dalej. Cześć, Ajax Open.
Piesel, a ty teraz coś ważnego robisz? Nie. Bo ja bym zaraz miał pełny zbiornik, a nie wiem, zbiornik nie wychodzi na całą naczepę, nie? Nie. A to dobra, to może starczy tutaj, żeby to za jednym razem zawieźć do sklepu. Starczy. No, to gitara, panie. Ale ci miejsce zostanie jeszcze. O kurde. O, właśnie. Pieseł, weź poruszaj tą DFGT. Słuchajcie, tak właśnie działa Logitech Driving Force GT, jeżeli chodzi o głośność działania. Przy bardziej intensywnych ruchach. Weź jeszcze poruszaj. A normalnie jak w Eurotracku jeździsz? Nie, to nie szarpy. Ale takie normalne ruchy, jak jeździsz ciężarówką, tak, takie lekkie. Ja na to uwagi nie zwracam. Aha. Ale mniej więcej tak to... Tak to słychać, nie? Jak to wygląda? Sypiesz? Tak, sypię, no. Czekaj. Ja widziałem reklamy Coca-Coli i Play. No, już są. Tak. Jest Coca-Cola z Mikołajem. W Play już śpiewają kolędy. Skąd ja znam ten dźwięk? Też masz, Wojtku? Czy będzie live 29 kwietnia? Już myślałem, że spytasz, czy będzie live 29 lutego. Nie, Tomku, to jest DFGT. G29 też słychać. Czekajcie. Ale to tak przy bardzo, bardzo intensywnych ruchach. Ile masz w bicepsie, panie drogi? Nie wiem. A to Alex, powiem ci, że G29 na początku mi piszczała. Przez 2 tygodnie piszczała od kupna. Po 2 tygodniach przestała piszczeć. I nie tylko ja miałem taki problem. Dużo, dużo ludzi miało na początku taką sytuację, że kierownica im piszczała. W 2020 jest 29 lutego, poważnie? Żeś się trafiło, panie Łosiek. Czy gram online? Tak, gram online. Gram. Nie, panie Rewo. Ja, jeżeli chodzi o Transmastery, to dopiero się zapoznaję z tym wszystkim. Model Lexiona kupiłeś dzisiaj, Olaf? Taki do składania, czy taki gotowy? Gotowy? O kurde, to pochwal się zdjęciem gdzieś na Discordzie. Albo na grupce. Bombki już masz kupione, nowe Nexis? Oj stary. No, trzeba być gotowym na wszystko, nie? Już. Pewnie w promocji były, co? Oj, wyczaiłeś. No, my się tak śmiejemy, 12 listopada. A to jest chwila... Jak coś, to sobie pożyczę tą kosiarkę i sobie skoszę u mnie. Nie ma problemu, bierz pan. Nie ma problemu. Nasmarować i przestanie tak głośno chodzić. Zimówki założone? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To jest temat, który właśnie będę męczył przez... Chyba w tym tygodniu już. Muszę kupić nowe, bo nie mam... Zajączki w sklepie widziałeś? GT ten Need for Speed nawet na trudnym nie jest taki zły, idzie jak burza. Tam słyszałem, że na początku tylko jest problem z prowadzeniem. Ale za chwilę zobaczymy. A na padzie grasz, Mirku, czy na klawiaturze? Ale omijaka zrobiłem. Cześć T-Rex, witam.
Da się w ogóle coś z tymi dźwiękami zrobić? Nie wiem, Alex. Na promocji były jednak. Klawiatura, jakby wszystko. Ja mam tutaj tego pada Genesisa P65 naszykowanego. Zastanawiam się, czy będzie to działać normalnie. Cześć, Pustków. Zagrałbyś, ale szkoda 249. Ja kupiłem ten Origin Access. Ten Premier za 60 zł. I tam właśnie jestem Need for Speed na miesiąc i parę innych kierek. Wezmę te omijaki tutaj. Cześć znowu, Majlosz, witam cię. Tak, są Tomku plany na nową kierownicę. Z nowym takim większym kołem jak w ciężarówce, wiesz? Ale to bardzo, bardzo dalekie. Czy na konsolach też jest? Też jest na konsolach, no Need for Speed. Na PlayStation, na Xboxie masz. Cześć, Adrian. Dlaczego nie robię kiszonki? Nie mam sprzętu do tego, wiesz? Kupiłem to pole z kukurydzą. Ale tutaj uznałem, że na ziarno to pójdzie wszystko na sprzedaż. I soję zasieję. Tam przy celu donate'ów masz, Tomek. Trasmaster TGT. Cześć, Sokolek. Siema. Sepson, witam. Kurde, panie, witam cię. Aż omijaka zrobiłem. Po zmianach w ATS niestety musiałem obniżyć wymagania wysokich na średnie. Mam GeForce 940 MX i piątka 7200. Tam w ogóle nie wiem, panie Tracek, czy widziałeś, ale weszła taka nowa opcja graficzna w ATS-ie. Wraz z tym 1.36. Do Eurotracka też to dojdzie. Coś tam z filtrami. Cześć, panie Bet. Jak tam, Soko? Panie Sztandarowy. Witam, Nyziu, cześć. Witam, majstry. Będzie Need for Speed, Adrian. Jak będzie działać, to będzie, no. Po farmingu. Bo ogólnie, jak miałem wyłączonego OBS-a, przed live'em sobie testowałem, to pojawiał się czarny ekran, czarne okno i za chwilkę znikało i tyle z tego było. A jak odpaliłem na live'ie Need for Speed'a, to nagle full screen się odpalił i zaskoczyło, także to będzie po prostu takie być albo nie być za chwilę. Tylko skończę tego live'a, odpalę drugiego, żeby to był osobny odcinek. I albo ten odcinek będzie trwał 5 minut, bo Need for Speed się nie odpali, albo sobie jeszcze posiedzimy. Polatamy na ręcznym. Zajebisty dzień, piątka z odpowiedzi ustnej na fizyce, trójka ze sprawdzianu z historii, żyć nie umierać. Kurde, majster, to ty dzisiaj ładny popis dałeś w szkole, to gratuluję. Stary, to ty mądry chłop jesteś. Trójka ze sprawdzianu z historii? Z jakiego działu jeszcze? Cześć Adam. Proxy, wiesz dlaczego ci farming laguje na najniższych? Bo jest słabo zoptymalizowany. Jest strasznie zoptymalizowana ta gra. Patrzcie w ogóle, jaki Darek sobie ten... Darek, opowiedz historię tych różowych felg w ciągniku. Dlaczego róż? No, bo róż to jest przecież fajny kolor. Taki czerwony, taki... Nie wiem, z czego róż powstaje. Dziękuję. Tak? Starczy ci? Tak, starczy, no. Dziękuję. No, dziękuję, no. To byłem ja, tak? To ja. Jakby kto pytał. No. Cześć, Wrzosek. No, co macie ciekawego powiedzieć o tym? No, róż jest ogólnie fajny, tak? Jakoś się da, Alex, otworzyć tą G29. Ja osobiście nigdy nie próbowałem. Ale gdzieś był jakiś filmik. Że gościu rozbierał tą G29. Cześć, Rzosek. Cześć. Witam. Z banka również witam. O, super, Olaf, dzięki. Potem zerknę.
No dobra, kukurydza skoszona. I co teraz? Teraz trzeba będzie zasiać soję. A nie, czekaj, ja mam jeszcze jęczmień do skoszenia, panie drogi. No. Czekaj, bo to końcówka też jest pieseła. A nie, to jest wypożyczona, to ty możesz zwrócić, nie, ją. Dobra, odpinam ją, spoko. Nie, nie Kacper. Jeszcze sobie pogramy farminga. Live dopiero trwa godzinę 50 minut. Spokojnie, chłopaki. Jeszcze jest jęczmień do skoszenia. Na 70... Zaraz. 72. Okej, okay, czyli tam na wprost. Chłopy, tak, chłopy, majstry. Szymigra, witam cię serdecznie. I ty zobacz, kto wbił na live'a. Matko, gdzie Marcel? Ta mapka przypomina moje bliskie rejony. Blisko Wisły, takie wsie rodzinne jak Cecymin lub Leocin, super klimat. Ile pól? A no tak. Jedna z dużych mapek. Na ModHubie jest, jakby ktoś pytał. Światek, pierwszy raz biłem sprawdzić, to ciekawy streamuje farminga, a tu proszę bardzo, kulturalny, przyjemny do posłuchania streaming. A witam panie Światek, witam serdecznie w skromnych progach. A tak się tutaj traktorami bawimy. Witam Job Design. Jestem Januszem. Zarysuj mi Passata, to cię chyba zaduszę. Adim Lister, witam. Miłego wieczorka i grania. Powodzenia, 11 zł i 40 groszy. Bardzo, bardzo ci dziękuję, naprawdę. To miło z twojej strony. Dziękuję ci za donicika i miłego wieczorku ci życzę. Naprawdę. Witam Katarzyna. Siemaneczko. Marcin, witam, witam. Idę z psem. Mam nadzieję, że nie zaczniesz Need for Speeda. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze spokojnie. Ja jeszcze te jęczmień muszę skosić. Jak tam mija wieczór? A dzisiaj sobie w klimatach rolniczych siedzimy. Wczoraj sobie jeździliśmy ciężarówkami. Dzisiaj sobie jeździmy kombajnami. Jeszcze jest plan, żeby troszkę sobie pościgać się szybkimi autami. Może uda się Need for Speeda odpalić. No i tak pomalutku leci ten tydzień, nie? Need for Speeda hita, panie młody rolnik. I ty powiedzieć ci, co na fizyce się dowiedziałeś? Możesz powiedzieć. Bo tą zasadę dynamiki Newtona to znam, ale może czymś jeszcze nas tutaj zachwycisz. Ten kontroler to od kierownicy Logitech Sitek? Tak, tu jest Logitech Sitek. Farming, coś tam, coś tam. To jest osobny kontroler. Bo tu jest G29. Oni w ogóle się nie widzą nawzajem, bo ten panel, ten kontroler jest podłączony osobno do komputera przez kabel USB. Nie, Mercedes. Mówię ci, że nie mogę tej czułości ustawić. Stary. Dobra, to zacznijmy może. Może po prostu tak. Tutaj też tak ten wózek zostawiłem, kurczę. Ale łapie, łapie. I czekaj, zastanawiam się, czy prasować na kostki tą słomę, nie? Skoro prasa jest. Możesz ten słomę zrobić. No. Czekaj, bo konie potrzebują słomę? Tak. Nie mam koni.
Nie, konie nie, nie potrzebuję. No, no to na sprzedaż pójdzie. Nie, w sumie nie wiem, nie pamiętam. Darek, masz konie? Nie. Nie mam jeszcze. Czekaj, konie nie, konie potrzebują słomy. Im się rozdrabnia tą, tym takim specjalną, taką maszyną specjalną. Ale tutaj kurczę tutaj by bardziej okrągłe bele pasowały do tego mojego magazynku. Ale dobra, poprasujemy też. Może ktoś jechać prasować za mną, jak ktoś chce. Dobra, leci. Soko, czekaj, sorry stary. Dzbanek na razie. Fokusem, no Fordem, panie czerwony, oczywiście, Oskar. Kurde, Soko, Światek. Nie tak skromne progi, Gitti. Skromne, skromne, panie Światek, skromne. Siedzimy sobie tutaj jak przy ognisku. Tak, w takim kółku. Przy gitarze. Przy kiełbasce. Znaczy ja to tak sobie wyobrażam, ja to tak sobie widzę. Albo po prostu jak kiedyś przechodziło się do kolegi grać w komputer, nie? Jak kolega miał na przykład lepszy komputer i działał mu, nie wiem, GTA Vice City mu działało, albo Need for Speed Underground, to tak siadało się przy jego komputerze na tych krzesełkach, nie? I się oglądało, jak gra. To też sobie tak wyobrażam te nasze spotkania tutaj, że tutaj ludzie z czatu po prostu przychodzą, siadają sobie tutaj koło mnie i tak sobie siedzimy przy tym komputerze i sobie gramy tutaj w jakieś farmingi, ciężarówki. Tak to widzę. Taką mam wyobraźnię. Konie potrzebują, dobra, to coś tam pokombinujemy. Czekaj, Soko. O... Cześć, panie koniec, witam. Soko, Soko, Soko. Gdzie ty stary jesteś tutaj? A więc zacznijmy od pewnego pytania. Jak myślisz, Fokusie, masz prędkościomierz czy szybkościomierz? Chyba prędkościomierz. Taka ciekawostka z życia. Światek to pierwsza osoba, którą znasz z farminga. Panie Zamzus. Widzisz, masz okazję porozmawiać z panem Światkiem. Jeszcze kartą w połowie telewizora, żeby nie poglądać, jak drugiemu idzie. Tak, to bardziej tak, bardziej jak się gra na jakimś split screenie, nie? Albo jak się strzela karne w FIFA. Cześć, Tomku. No, mijaka zrobiłem, kurczę. Jak to ja? Trzeba mieć wszystkie mapowe dodatki do promocja. Ej, no to jest tak, to jest Mirku, tak. To jest właśnie z farmingiem mam taki problem, że planuję pograć ze 2 godzinki, a tutaj nie da się na chwilę wejść do tej gry. Jak cię wchłonie, to nie ma chłopa. Nie ma chłopa, ale spokojnie. Ja pamiętam, jak Światek grał z Cytrusem. Farming ciąga ostro, tak, to jest, to nie, to bardziej niż Eurotrack wciąga, to trzeba przyznać, to się mogę przyznać, że łatwiej mi się zabrać do gry w Eurotracka, ale łatwiej mi skończyć. Ciężej mi się zabrać do farminga, ale ciężej mi skończyć farminga, bo kurde, można siedzieć i siedzieć w tej grze. Darek wczoraj od 11 siedział rano, do 21. Nie, ile ty Darek wczoraj siedziałeś godzin? Ja wczoraj siedziałem od 11 rano. No. Do 21.30. Od 11 rano do 21.30. No jakoś tak. I co zrobiłeś konkretnego w tej grze? W tym czasie? No. Udało mi się uzbierać na nowy kombajn i kupić nowe pole. Aha.
No i tak to przez... Takie w porządku chyba. No chyba w porządku. Farmingu nie ma końca. Chcesz kończyć, ale myślisz, a jeszcze posieję, za chwilę myślisz, a jeszcze przyspieszę czas, żeby żniwa urosły, tak. W fokusie masz szybkościomierz, a teraz dlaczego prędkość to stosunek drogi do czasu, prawda? A szybkość jest jednostką prędkości wartości TP, a w aucie masz pokazaną swoją prędkość. Cie. No i co tam jeszcze ciekawego powiecie? Cześć, panie Kamień, witam. Robert, będzie fabuła, będzie. Idi prościej. Masz podaną wartość prędkości, nie? Czyli tak jak wyżej napisałem, szybkość, a więc w aucie masz szybkościomierz. Okej. Dobra. Cześć, Karolu. O, pan Miś Gaming, witam serdecznie, jak mapka? Bo pamięci, że się przekonałem do niej. Bałem się, że za dużo tych pól będzie, ale gramy sobie tutaj we trójkę na trzy farmy i już są obawy, że tych pól braknie za niedługo. Ja sobie tutaj zrobiłem farmę koło pola 72 na tym placyku. Cześć, cześć Dominik. Deluxa mam, Robert, bo ja mam w ramach tego abonamentu Origin, wiesz? I tam jest wersja Deluxe, ale nie wiem szczerze mówiąc, co ona dodaje. Nie braknie, spokojnie. Nie, podoba mi się, że ona jest na ModHubie. Ja bardzo lubię mieć modyfikacje z ModHuba. Są pewne, zoptymalizowane i wiem, że nie będzie z nimi problemu. Ile już jest zajętych? No dużo nie, ale już tutaj jak planowaliśmy, to już były obawy, że się nie pomieścimy, ale no tutaj tak, tutaj pieseł ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, te czerwone, ja mam na razie te trzy, a Darek tutaj ma te zielone. Ale tak patrząc, to jeszcze tutaj jest jedno wolne miejsce na farmę, nie? Tutaj by jeszcze jedna farma się zmieściła. Ja podejrzewam, że ja to wszystko tutaj wykupię. Fajnie, że mleczarnię mam z boku, dlatego od razu tutaj krowy postawiliśmy. Strych. Cukrownia. Trzymaj się, misiu, trzymaj. A Mercedesa dodaje, tak? I 5% bonusu zarobku, a to spoko. Z jakiej strony pobrałeś? Z ModHuba. Jak wchodzisz sobie, ModHub to jest ten wewnętrzny interfejs w grze farmingu z modyfikacjami. Jak sobie odpalicie farminga, macie w głównym menu po lewej stronie modyfikacje. To jest i tam właśnie można sobie tą mapkę pobrać. Majlosz, to właśnie zależy, bo ja bym to chciał w sobotę zrobić. To tylko i wyłącznie sobota pasuje, bo to live będzie całodzienny, wiesz? Tylko ja jeszcze nie wiem na ten moment, czy ja będę szedł do pracy, czy nie. I tu jest właśnie problem z tym. Dobra, uciekam, ale jeszcze nie raz was tutaj odwiedzę przy tym waszym ognisku. Tylko kolejnym razem zabiorę jakieś kiełbaski do smażenia. Chociaż tak, panie Światek, także tutaj z kiełbaskami albo z gitarą. Jak najbardziej. Zapraszam. Miłego wieczorku życzę. Soko, błagam cię, stary. Ja przyszedłem tutaj odpocząć na live'a, a nie fizyki się uczyć. Abonament na stałe czy na chwilę? Zależy, Mirku. Zależy od wielu rzeczy. Jak będzie z Need for Speed'em? Czy uda nam się go przejść w jeden miesiąc, czy też nie? I też, czy jak wypadnie ta gra Jedi, Gwiezdne Wojny. Bo ona też jest w ramach tego abonamentu. Więc to już zależy. To jest fajne, że możesz sobie przerwać albo kontynuować, nie?
Te 60 zł miesięcznie. Nie, Michale. Giti może specjalne koło ETS zawsze by mieli bardzo duże i ciężkie ładunki. Wiesz co, tutaj panie Tracek, ma się odbyć w ogóle konwój 10 tysięcy kilometrów z okazji wbicia 10 tysięcy subskrypcji, ale ciężko mi trafić teraz z dniem. Bo ten live pewnie będzie trwał od 10 do 12 godzin. Zależy, tak, ale wydaje mi się, że tak trzeba tutaj z tym zapasem myśleć, że te 10 tysięcy kilometrów będziemy w tyle jechać. Niedziela odpada, bo ja w poniedziałek to ja będę jak wypompowany materac. Tu tylko i wyłącznie wchodzi w sobota w grę teraz, nie? A zaś ja mam tak, że ja w soboty czasami pracuję, wiesz, i ciężko mi to zapowiedzieć, bo ja bardzo późno się dowiaduję, czy idę w sobotę, czy nie do pracy. Tak to wygląda, ta cała sytuacja. Na razie, Rimson, na razie. Panie Dave, Logitech Driving Force GT, 200-300 zł. Może z piątku na sobotę, no to byśmy musieli siwy w nocy jechać. A też nie wiem, czy w nocy w ogóle... Nie każdemu to chyba pasuje, nie? Deluxe dostajesz Mercedesa, BMW i8 Lancera. Ja bym chętnie chciał ten samochód z Need for Speed Most Wanted. Tą BM-kę. Chyba M3 była, nie? Ta, co Razor nam ukradł. Z piątku na sobotę. Znaczy, ja nie wiem, czy ja bym po prostu... Jak coś, to czekaj chwilę, to już jadę. Nie wiem, chodzi o to, czy ja bym wytrzymał, o to chodzi. Czy po prostu nie walnę w pewnym momencie czołem tutaj o button boxa i obudzę się rano z przyciskami na czole. Nigdy nie robiłem nocnych transmisji. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu w połowie trasy powiem, że nie dam rady. Ile płaciłeś za Need for Speeda? 60 zł za ten Origin Access. To BMW to pod koniec gry będzie. Tak, panie Dave, tam masz 900 stopni skrętu. Tomku, masz w tytule live'a nazwę mapki. No, Darek przyjdzie, mnie obudzi, tak. Czy jest możliwość pojechać na twoim konwoju? Tak, na każdym konwoju jest możliwość. Zawsze trasę pokazuję na Discordzie i tam można mnie po drodze złapać. Przy kąpie byś nie zasnął. Pewnie bym w pewnym momencie złapał taką zamułę, że przez parę godzin bym się nie odzywał, tylko tak jechał i jechał i... Znaczy, panie Next, my jak gramy w ciężarówki, to na CB Radio sobie rozmawiamy, wiesz? Na kanale 1. Witam, Jasiu, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, Darku. Co tam u sąsiada? A dobrze, a u sąsiada jak tam? A leci. Nowy traktor się kupiło, co? A no. Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki. A no. Na kat. Panie, bo ten ciągnik na dwa podgórki jeździ. A, bo to jest ten mój, panoramiczny. No tak. Kabina wersja panoramik. Jak ci się w tej kabinie siedzi? Teraz zobaczyłem to. No, nie masz połowy dachu u góry. No, fajne, podoba mi. Dobra. Dobra. Dzięki, możesz gdzieś tutaj na bok odstawić. Dobra. Możesz zaprosić, Adrian, możesz. Pewnie ukradł. Cześć, Adrianie, witam cię. A w farmingu, jak gram z widzami, to tak na czacie z gry sobie rozmawiamy. Czy będę teraz tylko na promocie grał? Głównie na promocie. Na podstawkę wrócę, jak Black Sea wyjdzie. Ostatnio był konwój na Simulation, to widziałeś, co się działo. Cześć, Krzemek. Nie, Michał, dzisiaj nie.
Kurde, chyba tego pola nie zdążę dokosić do końca, bo zaraz bym na Need for Speeda poszedł. Tak. Lecisz? Słucham? Już ci leci normalnie? Ty, a widziałeś co się w ogóle stało na live'ie? Nie. Chciałem pokazać na czacie, że... Czekaj. Zarysuj mi Passata, to cię chyba zaduszę. Czekam. Kropka Vox. Za fajny wieczór w doborowym towarzystwie. 13 zł. Dziękuję bardzo, panie Vox. Cieszę się, że się podoba, naprawdę. Nie, towarzystwo jest naprawdę fajne. Na czacie taka się fajna ekipa zrobiła, że... Kurde, nasz... Liga niezwykłych dżentelmenów normalnie, nie? Degustatorzy. Bardzo ci dziękuję. A wracając, Darku, do tego, to chciałem pokazać na live'ie, co mi się dzieje z Need for Speedem. Odpalam grę i nagle full screen mi się odpala i gra mi się zaczęła grać. O. No to spoko chyba. I nie wiem teraz, czy ona działa z OBS-em, czy nagle coś się odblokowało. I wiesz, i za chwilę po prostu skończę tego live'a z farminga, odpalę osobnego live'a z Need for Speeda, żeby osobny odcinek się zrobił. I to będzie takie ryzyko, bo albo ten live potrwa 5 minut, bo mi się nie odpali Need for Speed jednak, albo wszystko będzie dobrze. No to zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tak, sąsiedzie. Cześć, Kuba. Kne, witam cię. O kurde, Soko. Mówisz o tym dodatku z kierownicą, tam gdzie masz takie panienki na kierownicy? Spoko, spoko, Adrian. Cześć, Maciek. Adia Games. Co będę robił na 11 tysięcy subów? Pewnie będę grał dalej w gry. Idę tylko nie w tą sobotę, ja urodziny robię. Kurde, Mirgak. A jak rzeczywiście ten konwój wypali w sobotę? Może za słaby komputer? Znaczy co, Soko? Z jakiego roku masz Focusa? 2.9. W ogóle myślałem, że mam z 2.8. Patrzę, kurde, on jest z 9 roku. To jest ta MK2 w kombiaku. No, pewnie za słaby komputer, tak. Ty, mamy rozwiązanie problemu, dlaczego nie działa Need for Speed. Czego? Za słaby komputer. A no tak, no. No, że my na to nie wpadliśmy. Za słaby procesor. Musisz wymienić. Tak, trzeba wymienić procesor. I płytę główną. Questus wyrypa ciebie, że no stary, nie gadaj. Aczkolwiek teraz jest fajny chyba czas na chorowanie, co nie? Malucha masz, 75 roku, stary. O ty kurde. Kiedyś miałem malucha. O kolorze safari. Piasek safari. To jeszcze te pierwsze modele z tymi aluminowanymi zderzakami i z tą taką cienką kierownicą. O panie, też śmiga na tej mapce. Przekozacka, cześć Tobolku. Ja właśnie tak zaczynam sobie na tej mapce grać. Wader, siemanko. Witam, witam. Bez pana Mirka to nie live. Nie, jak Mirka nie będzie, to my nie gramy w sobotę. To odpada. Mateusz, siemka, witam cię. Tak, i pogoda słaba, Adia Games. Nie, Mirek, to nie, to odpada. Bez Mirka nie gramy. Nie było... Od roku czasu nie było transmisji na żywo na tym kanale bez Mirka. Na każdym live jest Mirek. Byłoby dziwnie, rzeczywiście. Pierwszym moim samochodem był maluszek, pojechałem nim do Hamburga do roboty. Tam przy 80 km to wszystko klekotało w nim, Sławek, nie? Fajna, Mateusz. Zaczynam czuć się jak w domu. Musi być ten pierwszy raz. Tak, na promocie, Seba, na promocie. Zacząłem... Kurde, Dropinerku, gratuluję. Co tam, panie Waderku?
Jak są podzielone rangi? W jakim sensie? Next. Na Discordzie masz kierowca dostawczaka, kierowcę ciężarówki, logistyk, majster. Levele na Discordzie wbijają się od ilości wpisanych wiadomości. Wiadomo, nie spamujemy, bo za spam są bany. No i są też wspierający na YouTubie. Osoby dostają tą rangę oczywiście. No wiadomo o co chodzi, no. Manualnie tą rangę wtedy dostajesz. Cześć Jakub. Live bez pana Mirka jest jak bigos bez chlebka. Niby się da, ale czegoś bez wątpienia brakuje. Otóż to. Chłop dobrze gada. Cześć Doktor Siurak. Gaska, witam cię. Ale wiecie co podejrzewam? Nawet jak Mirek miałby swoją imprezę urodzinową, to tam pod stołem na telefonie, nie? Kropki na czacie tak i tak by stawiał. Zdając Mirka. Niby tam 100 lat, happy birthday to you, co nie? Ale tam na czacie wszystko ten. Piesa, weź tam save'nij tego. Chyba, że teraz był save. Może to te lagi są, jak się zapisuje serwer. Nie? Też. Taką ścinkę miałem. Ale weź tam, piesa, zapisz manualnie. No, dobra. Tak by było, mówię wam. A tam da młodemu i kropki będzie stawiać. Tak, cześć, farmer, witam cię. Farmer Geek. Kurwa, bez takich wyrzucą mnie z domu. Impreza urodzinowa, a Mirek tam na trzech czatach naraz, nie? Trzy live'y odpalone w telefonie. Jeszcze na bieżąco komentuje, co się tam dzieje na ekranie. Streamlapsa, Dropiner. Darek, dawaj tutaj z przyczepą. Jest, panie prezesie. Moje sakwy są pełne. Aj, kapitan. Jademy. Ola, wsiemka. Dziwne, Danielu. Pobrałeś tą mapkę i nie widzi jej farming? A spróbuj ją, a ty ją instalowałeś przez mod huba? Niewiele większe niż te twoje koło. Przez mod huba ją instalowałeś? Spróbuj przez mod huba. Trzasnąć. Gdy tu goście, a tu w pokoju, tak, 3 TV i jazda. Mirek, co tam? A, mam imprezę urodzinową, goście przyszli. A u was co tam? Gdy ja muszę krzesło wymienić, bo mi już poszły spawy i podłokietnik wczoraj zepsuł się. A Markusa kupujesz? Fajne krzesełko. Markusa ma teraz Darek. Chłopiec zadowolony. Gra sobie farminga na padzie, oparty, wyłożony. Hej, Smurfik, witam cię. Pokaż, gdzie masz gospodarstwo. Panie Nikodemie, tutaj mam. Tutaj jest, koło 78, w tym miejscu. Się ulokowałem. Tak, Malusz, ja miałem tego Markusa z IKEA wcześniej. Tylko potem dostałem od SPC-ku w ten fotel, no to siedzę na tym. A tamtego Markusa ma Darek. Krystian, hej, witam cię. Aga! Witam, dzień dobry. Spoko, Nikodem. Jak mapy nie widzi, a ma farminga w pudełkowej wersji, to musi update'a pobrać. Chyba, że ma Steama, to nie powinno być problemu z tą mapą. Zobacz, tak tutaj Marek napisał. Zobacz, czy masz w ogóle zaktualizowaną gierkę. To jest Darek? Darek to jest Darek. On tutaj za mną jeździ, to jest kolega z pracy. Blisko siebie mieszkamy, też tutaj na live'ach się pojawia. Ostatnio graliśmy sobie Dying Light'a na live'ie. Była taka sytuacja, był już finał gry, że nie mogłem przejść. Chłop wyszedł z Discorda, przyjechał do mnie, usiadł tutaj
I przeszedł mi to pensję. Nawet jest zapis na kanale. Darek to jest majster. On tutaj mi pomaga też dużo przy stanowisku. W ogarnianiu tego. Dużo fajnych rozwiązań proponuje. Darek to jest Darek. Znasz Darka, znasz życie. No. Darek to twój szwagier? Nie, ale no prawie taki szwagier. Prawie taki szwagier. Darek, obgadujemy cię, wiesz? No to bardzo, bardzo fajnie. Bardzo no. A ty live'a masz włączonego? Nie. Nie? A, to dobra. Nie, nie mam, nie mam. No, tu cię smarujemy tak. Dobrze. No, bo się tutaj trafiła jedna osoba, która nie zna Darka, wiesz? I tutaj... W ogóle wszyscy w szoku są. Jak można Darka nie znać? W szoku. Jak to? Co? Jaki chłop Darka nie zna? Panie, mnie pan denerwuje. Co jest? Pan prosto. Jadę prosto przecież, nie widać. Boziu. Jak ty cofasz, tak samo ja muszę cofać. Nie znać Darka to grzech. Wiem, Nex, śmieje się przecież. Dobra. Skosimy to pole, lecimy z Need for Speedem, oby nam działał. Jednak uda się to skosić fajnie do końca, robota będzie zrobiona. Zobaczymy, kurde, ale ciekawe czy będzie śmigać. MacGyver, Darek to jest MacGyver, uniwersalny chłop. Słyszysz, Darek? Jesteś MacGyver, uniwersalny chłop. Obiad ugotuje, węgla nanosi, przewody poprowadzi, czołgiem pokieruje. O, czołgiem to tam. Chciałbym. Chciałbyś? No. No nie musi być czołg, może być jakiś rosomak czy coś. Na co tam lecicie, Antoś, do Opola? Coś tam w ogóle w Opolu jest do oglądania? Dawaj, agro. Kanapki zjedzone i wracam na żniwa. Kawa zbożowa jest, właśnie nie ma. Panie Tracek, bo cukru nie ma. Cukier się skończył, a ja ci kawy bez cukru nie wypiję. Niestety. Byłaby szansa podgłośnić Darka? Byłaby szansa podgłośnić Darka. Nie ma problemu. Darek, podgłośniłem cię, odezwij się. Halo. O matko, ale poszło po głośnikach. Dzień dobry. Dzień dobry, no. Mam na imię Darek i lubię pracować. Tak? Ale nie w polu. Nie w polu? A gdzie? No nie wiem, no tak, no takie robótki ręczne, takie mini na przykład. Aha, robótki ręczne, no. Tak, no takie najlepiej mi wychodzą. Tak. Czekaj, bo ktoś mnie woła z dwóch. No i tak to jest. Co robi chłopak, gdy mu zimno? No co robi Agro Norbert, zaskocz nas. No, nie, panie Tracek, herbatę wypiję bez cukru, ale kawy nie ruszę. Nie ruszę, za gorzkie. Siedzi w golfie, A wiesz, panie Norbert, jaki jest ulubiony miesiąc lutownicy? Luty. No. Czerwiec, tak, panie Wader, wygrałeś. Byśmy się zderzyli. Pupcią byś mnie pchnął. Chłop co robi. Familiada, tak jest, zagrajmy w familiadę. Znaczy, znam troszkę tych sucharów, ale właśnie jak jestem w towarzystwie i chcę być śmieszny chociaż przez chwilę, to wszystko zapominam. Nagle. Nie wiem, czy też tak macie. Ja tak mam.
Też tak, tak masz. Cześć, Wiktorex. Witam serdecznie. Oj, ciężko, ciężko o granie, panie Norbert. W Eurotrucka prędzej możemy zagrać. Git i jego wyśmienite żarty, tak. Jestem bardzo, tak. Wyśmienity. Aha, nie przejdziesz blokada. Cześć, Patrizo, hej, hej, hej. Panie Nex, jak ci się emotikonki podobają nowe? Warfux, witam cię serdecznie. Do wygrania wycieczka do Katowic, tak. Na twierdzę do Kłodzka, panie Tracek. Zajadasz sobie śledzie śmietanie? Robert, kurde, chłopie. Pewnie połowa czatu teraz smaka ma na śledzie. Czemu informatyk nie ma ciasteczek? Bo ma je zablokowane. Dobrze, że mam wodę. Tak, tak, Marcelku, jest chychy. Jest. Na prośbę chłopaków. Ile masz do Kłodzka? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale byłem tam niedawno, jest pod Kłodzkiem taki Euroland, park miniatur. Witam i odpowiadam na pytanie. Hej, witam cię, Mercedesie. Fabuła jest krótka. No, tylko mam tutaj problemy techniczne z tym Need for Speedem, panie Mercedesie. Zaraz jeszcze będziemy patrzeć, czy działa. To widzę, jak ja będę po tobie jeździł. No bo to te... To jest najgorsze, to wykończenie. Co ja ci zrobię? Na trójkąt ty kosisz, a nie na kwadrat. Nie wiem, czemu na trójkąt koszę, no tak wyszło. Znaczy, to było na kwadrat koszone, tylko że to pole całe jest takie trójkątne. To może wyłącz pokos już. I tak dużo nie będzie. No spoko, dobra. Przynajmniej nie będzie w oczy bić, że coś się marnuje, nie? Tak, tak, dokładnie. I tak trochę mijaków pozostawiałem. No. Waderku, ty jeszcze wakacjami żyjesz. Chłopie, a to już Boże Narodzenie za chwilę. Gdzie ty żeś tam utknął w tych wakacjach, co? Bandzior. Stary, nie kojarzę cię, naprawdę, jak mam być szczery. Tak, Nikodem. Cześć, Agrokoseś. Next, chodziłem do informatycznego technikum. Panie Czeko, ciężko powiedzieć. Wypatruj kanału. Mam zagadkę, dawaj, dawaj. No dzisiaj jest bardzo zagadkowy dzień. Tak, Dropiner. Łodźcie, kurde. Ale wywinęło go. Toksik, witam cię. Do której live właśnie kończymy sobie farminga i za chwilę widzimy się na Need for Speedzie. Mam nadzieję, że będzie działać. Bo jak nie, to będzie słabo troszkę. To będzie słabo. Dobra, opróżnię się i ten. I będę uciekał z serwera. Będę zobaczyć, czy ten Need for Speed mi będzie działał. Dobrze. Czekaj, czekaj. Piesał jęczmień do silosa, dobra? I tam możesz do kur wsypać. I dzięki za pomoc przy polu. Oko. Nie ma za co. Tak nie miałem co robić. No to. A na następnym live'ie sobie posieję tutaj soję. A te kostki co? Zostawić sobie, czy co? Zostaw na polu. A zaraz zahaczę jedno. Nie mam dobrego skrętu. Nie zostawiam live'a. Będę robił nowego. Także wyłączę tego i ten. Czekaj, to zamieńmy się. Wyłączę tego live'a i za chwilę wrócę z inną miniaturką, tytułem. Ile razy myśli szef techniczny BMW Sauber? Czytaj więcej, znasz odpowiedź. Cześć, Piotr. Hej, hej, witam cię, Peterson.
Kto najwięcej siedzi na farmie? No teraz aktualnie chłopaki obydwoje siedzą na farmie. Tyle samo. Czekaj, bo ja tam wózek miałem. Gdzie ja jadę? Chłopie, gdzie... Do silosu, tak? Tak. Przecież ja mam wózek, to trzeba zrobić elegancko. Czekaj, bo ja zapomniałem, że mam wózek, a jadę z tym headerem na farmę, nie? No, jak to wygląda? Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Ja bym zabrał ten stojaczek. Także albo będzie live z Need for Speeda, albo będzie live z odpalania Need for Speeda. Jedno z dwóch. Jedno z dwóch, dokładnie. Dobrze, że wybór jest. Ty masz te kurwa, dobra. Oj. Coś... Coś nie wyszło. Dobrze, wróci ci się? Źle wyliczyłem troszkę. Jeszcze raz. Panie Boju. Czytałem Macbeta, Soko, czytałem. Do przodu? Dobra, o, jest. Chyba będzie. Będzie, będzie, panie. Lepiej nie będzie. Panie. Siema, siema, Maciek. Okej. Okay. Masz na Discordzie, Maćku. A szarżuję tym John Deere'em. Uważaj na zakrętach. No. Dobra, zostawię ten kombajn, bo i tak pewnie jeszcze będziecie go używać sobie. Tam gdzieś u siebie. Come on, swój. Dobra, ja wychodzę z Discorda, chłopaki. Dzięki za gierkę. Dzięki również. Dzięki. Dobra. Także farmingu Fajrancik, słuchajcie. Ja na chwilę wyłączę live'ika i zaraz do was wrócę z kolejnym live'em gdzieś za 5 minut. Zmienię tylko miniaturkę, tytuł. I będziemy próbowali odpalić Need for Speeda. Jak się uda, będziemy grali. Jak się nie uda, to posiedzimy chwilę i pójdziemy spać. Ale to do zobaczenia za chwilę, jak coś.